jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Witamy Państwa bardzo serdecznie na pierwszym evencie mikołajkowym Ligi Variabilis Formula League. Za mikrofonem Mateusz Imielski. Damian Kurek, witam Cię Damianie. Witam. I zaczynamy Mateuszu. Krótkie kwalifikacje, jednookrążeniowe kwalifikacje, 25% pierwszy półfinał w Mikołajki. No zobaczymy. Na pewno tutaj jednookrążeniowe kwalifikacje nie pozwolą nam na jakieś bardzo dobre czasy okrążeń. Tutaj kierowcy będą musieli uważać, żeby nie unieważnić tego okrążenia, no bo mają tylko jedną próbę, nie ma powtórek, więc jeśli unieważnią to okrążenie, będą startować z końca stawki, co może nie być łatwe. Przypominamy, że pierwsza dziesiątka awansuje do finału, który odbędzie się około godziny 15.30 przewidywany. Widzimy, że na razie prowadzi Cookie Games, który chyba jest tutaj faworytem tego półfinału. Za nim Lukas Fioła, którzy też tutaj mogą mu zagrozić. Penier dosyć nisko. Tak, chyba jakieś tam były kłopoty, coś musiał źle przejechać. Podskakuje, zamieniają się pozycjami, no jest bardzo blisko. Będzie bardzo blisko między tymi zawodnikami. No i trzeba też brać pod uwagę, że są zawodnicy, których nie znamy, więc zobaczymy, jak oni wypadną. Tak, tutaj paru kierowców spoza naszej ligi, więc zobaczymy, jak wypadną na tle tych z naszej ligi. No zobaczymy, na pewno będzie ciekawy wyścig tutaj, tylko 25% na razie na tej Belgii. Na pewno emocje będą. Tutaj jeden z najdłuższy tor w kalendarzu, więc to też okrążenia kwalifikacyjne będą długie. Ciężko tutaj skleić dobre okrążenie, tutaj bardzo dużo technicznych, szybkich zakrętów. No i zobaczymy, jakie tutaj czasy będą. No, dobry czas, 1.41.429, Cookie Games, pole position w tym momencie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wyścigu. No i mamy potwierdzenie tutaj kwalifikacji. Cookie Games z dużą przewagą na pierwszym miejscu, za nim Lukas Fiołek, Penier, czyli tutaj czwórka, która będzie walczyć o wygraną, za nimi Kamil, Klubas. Tutaj większość kierowców znanych z naszej ligi, jedynie Cookie Games spoza naszej ligi, z pierwszej szóstki, a następnie paru kierowców spoza naszej ligi, m.in. PCR Alex, Kappa Cox, potem znowu Jano, Kapi i dwóch kierowców z unieważnieniem Pawcio i Divinium. Wydawało mi się, no i tutaj mam takie informacje, że ma być deszcz na wyścigu, więc to dopiero może się dziać. No i zobaczymy, kto wgrał setup na deszcz, a kto na suchy. Czy wolą mieć te właśnie szybkie kwalifikacje i przewagę miejsca na starcie, które tutaj będzie na pewno bardzo ważne w tym pierwszym zakręcie, bardzo ostry, i rzeczywiście mamy deszcz. No, to się będzie działo teraz. Zobaczymy. 25%, brak okrążenia formującego, pełne uszkodzenia.
No zobaczymy, tutaj na pewno nie ma miejsca na błędy tego czasu, przy 25% będzie mało na odrobienie tych strat, więc... No trzeba się wystrzegać błędów, uszkodzeń. Zobaczymy. Chwileczkę dłużej to trwa niż normalnie. Kierowcy mają ten park ferm otwarty. Tutaj przy 25% mogą sobie wczytać jeszcze ustawienia. Delikatne zmiany po kwalifikacjach wprowadzić i już startujemy. I ruszyli. Widzimy, że najprawdopodobniej tutaj raczej bez pit stopu pojadą. Ten pit stop nie jest obowiązkowy na 25, więc zobaczymy, czy komuś się uda. Znaczy na I 25 jest, ale nie w deszczu. nie w deszczu, no tak, no. Widzimy, Lukas bardzo dobry start wyprzedził w pierwszym zakręcie już Cookiego. Na razie bez wielkich dram w pierwszym zakręcie. No i zobaczymy, jak tutaj kierowcy na mokrym poradzą sobie ze słynnym zakrętem Eau Rouge. Ale widzimy już Cookie od razu na Camel Straight próbuje atakować Lukasa i wychodzi na prowadzenie. Babcia 2-4-5 już z karą. Kapi mocno spada. 14 pozycja w tej chwili. Ostatni za Divinium. Były tam problemy chyba w bolidzie Ferrari. Spada nam też PCR Alex. A tutaj jakaś większa chyba tam stłuczka, tam parę kierowców zamieszanych, między innymi chyba Kombinator, Jano, właśnie Pawcio, Divinium i PCR Alex. No zobaczymy, kto tutaj się okaże być tym szybkim na deszczu, kto tutaj wgrał setup na deszcz, kto na suchy i kto będzie miał przewagę w tym wyścigu. Luka, Penier, przepraszam, teraz bardzo szeroko w tym zakręcie, dużo czasu stracił na tym do Lukasa, ale widzimy też, że Cookie Games tutaj ewidentnie odjeżdża już Lukasowi, tutaj przewaga tempa jest ogromna. No, trzeba pamiętać, żeby tak naprawdę przejechać bezpiecznie ten wyścig i pierwsza dziesiątka za bardzo nie musi się martwić i walczyć o to, żeby na siłę być tutaj pierwszym. Bardziej tą walkę, no, te cztery bolidy, które jakby są poza strefą komfortu do wejścia do finału, no to tam muszą powalczyć. Tam może się naprawdę dziać dużo. No dokładnie, tutaj będzie na pewno zacięta walka o to ostatnie miejsca w finale. Tutaj pierwsza dziesiątka awansuje do finału naszego eventu, więc tutaj widzimy, że na razie te ósma, dziewiąta, dziesiąta pozycja, tutaj może być dużo walki o te pozycje. Tak samo tutaj o czwarte, piąte, szóste miejsce to Fiołka, powoli Penier dojeżdża, tak samo za nim Chłopa Cox i Klubas. Zobaczymy, tutaj może być trochę walki. Oczywiście na deszczu tutaj jest ciężko, chociaż ta prosta Camel Straight i tak jest dosyć długa i też prędkości są na niej ogromne, więc na niej wyprzedzanie jest jedno z najłatwiejszych chyba w całym kalendarzu formuły. No tak, i teraz będzie Penier właśnie tego podejmował się na fiołku, jednak nie, został z tyłu, wycofał się z sesji Jano. Ja, no tutaj widzimy chyba w Eau Rouge wypadł, problemy i mamy safety car, bo nie jestem pewien, czy wirtualny, czy pełny. Informacji nie mam, ale widzę na mapie, że chyba wjeżdża z boksów Tak, safety car. wyjeżdża safety car. Właśnie dziwne, bo ja też nie mam informacji, czy to jest wirtualny, czy pełny, ale jak widać, wyjeżdża z boksu nam safety car. No i zobaczymy, co tutaj kierowcy zrobią. Raczej nie spodziewam się, żeby ktoś zjeżdżał, bo te intery na spokojnie wytrzymają do końca wyścigu. No i stawka się zwęziła, już tylko trzy osoby zostają, które ewentualnie odpadną z tego półfinału. Tym bezpieczniej dla całej reszty w tym momencie. Ale zobaczymy, co się będzie działo na restarcie. Myślę, że jedno, dwa okrążenia, na pewno za tym samochodem bezpieczeństwa pojedziemy. Chwila też minie, zanim kierowcy przekroczą linię mety. Muszą jechać 40% mniej od tempa wyścigowego, więc ta delta też spowalnia całą tą stawkę. Stawka się powoli będzie zbijała. No i zobaczymy. Wszystko rozegra się od nowa. Tak, no tutaj te wszystkie przewagi, które sobie wypracowali gracze na tym pierwszym czy drugim okrążeniu, zostały zniweczone tak naprawdę i zaczniemy wyścig od nowa. No i zobaczymy tutaj. Restart też może być bardzo ciekawy. Ta prosta startowa jest bardzo krótka, więc
nawet na restarcie kierowcy tutaj nie zdążą się za bardzo rozdzielić, tylko ta stawka będzie bardzo mocno zbita do pierwszego zakrętu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No tak, i do tego Oruż, mokre Oruż, ten właśnie podjazd pod górę, gdzie samochód bezpieczeństwa teraz przejeżdża, no nie pomaga w utrzymaniu się, jeżeli jeszcze kierowcy nie spojrzeli na pogodę i wybrali suche setupy, tam może być ciekawo, a wiadomo, że no, nerwy potrafią podnieść, gdzieś ten gaz za mocno można wcisnąć i tam można naprawdę polecieć bokiem, no. No właśnie, a propos tego, pytanie, czy Oruż, czy może Radeon, bo to jest słynna kwestia. Tutaj dużo osób, tak naprawdę no, ten kompleks jest znany właśnie pod nazwą Oruż, ale tak naprawdę spora część tego kompleksu się nazywa tak naprawdę Radeon, o czym sporo osób, kierowców oraz fanów F1 nie wie. No tak, teraz ja rzeczywiście jakby z przyzwyczajenia już nazywam to Oruż jako całość, można powiedzieć, jako ten odcinek dla mnie, ale to rzeczywiście kwestia. Tak, no tutaj jest sporo ciekawych nazw zakrętów, tak naprawdę jest chyba jedyny tor, na którym jest zakręt, który się nazywa No Name Corner, który właśnie zasłynął z tego, że jako jedyny na torze nie miał nazwy, więc nadali mu nazwę po prostu No Name. Więc no na pewno tutaj jest wiele tych słynnych, ikonicznych zakrętów. No tak, bus stop chociażby, ten przed samą prostą startową, tak, przystanek autobusowy, ale obraca się Cookie Games za samochodem bezpieczeństwa, traci teraz dużo pozycji. No i pytanie, czy tam nie ma jakichś uszkodzeń? I pytanie, czy tam Lukas nie było kontaktu, widzę... Nie, uszkodzenia nie było, po prostu za dużo gazu w zakręcie i wyspinował. Jakby nie było żadnego kontaktu, akurat patrzyłem na to z kamery Lukasa, no i po prostu Cookie się obrócił, więc upadek na siódmą pozycję, no to się może dziać teraz sporo. No, to na pewno. Tutaj będziemy na pewno widzieć parę manewrów wyprzedzania z jego strony. Nie wiem, czy Mulek też nie miał jakichś problemów, bo też chyba Cookie go wyprzedził, był na 8 miejscu przed chwilą, z tego co widziałem. No, tego się nie spodziewałem. Jeszcze jedno okrążenie pojedziemy za samochodem bezpieczeństwa, tak jak myślałem. A to ciekawe, bo stawka zbita dosyć, więc wydawało mi się, że może już zjedzie na tym okrążeniu, ale no jeszcze jedno jedziemy. Kappa Koks w boksie, więc tam musiało się coś dziać. No, tam jakiś kontakt może z kimś. Może tak jak jeszcze ten jedzie safety car, to powiemy o nagrodach, które Kappa Koks na softy zjechał, jak widzimy tutaj przestało padać chyba, z tego co widzę. No tak, ale czy to może być ciekawa zagrywka. Zobaczymy, jeśli uda mu się utrzymać na torze, naprawdę może wyjść na tym. A w międzyczasie już od tego co zacząłem, to może powiemy o nagrodach tutaj w naszym evencie dostępnych. Tutaj każdy gracz, który awansuje do finału, czyli pierwsza dziesiątka z obu półfinałów, dostaje małą nagrodę pocieszenia, a podium ma do wyboru trzy nagrody. Fotel zrobiony z beczki z własnym nickiem wygrawerowanym na nim, słuchawki Ferrari oraz do wybrania plus na rok albo doładowanie do konta PlayStation. No jest o co grać. Jest o co grać, nagrody bardzo fajne, takie, których często gdzieś tam sami byśmy sobie nie zrobili, albo wydalibyśmy na nie jakieś większe pieniądze, więc jest o co walczyć. No ciekaw jestem teraz, co zrobi Kappa Koks. Rzeczywiście tor jest suchy, no i to mogło być świetne zagranie z jego strony, ale 7 okrążeń na tych miękkich oponach, tor jest bardzo długi, to też będzie wyzwanie. A tutaj na 25 te softy raczej dadzą radę, wydaje mi się. Ale no też ciekawa decyzja, że w sumie właśnie na softy. Tutaj kolejny jakiś kontakt między kierowcami, tutaj PCR Alex, kolizja z Pawcią, idziemy 5 sekund kary dla niego. No ciekawe, tutaj Pawcio chyba też dostał za to karę. No zobaczymy. Tak, no i safety car bezpieczeństwa będzie zjeżdżał na tym kółku. No i zobaczymy, jak na tym wyjdzie. Między innymi Kappa Koks. I ciekawe, czy ktoś się zdecyduje zjechać na tym już kółku. Bo tor wygląda na suchy. I wydaje mi się, że Kappa Koks tutaj ma zdecydowaną przewagę. Widzimy, że on nie ma problemu zbytnio trzymać się na tym torze.
Więc mogło to być naprawdę świetne zagranie kierowcy Williamsa tutaj. Momentalnie, bardzo szybko przez ten tor wysechł, także pogoda niezłe, płata figle, tego się nie spodziewałem. W lidze nam się takie rzeczy nie dzieją, jak dzisiaj na tej 25. O, widzimy, że tutaj to są w tym Inter i widzimy, że już Lukas zjeżdża, tutaj widzimy tak samo Fiołek, przestrzelili ten ostatni zakręt, wszyscy zjeżdżają do boksu, jedynie Kappa Cox zostaje na torze chyba. Nie, jeszcze został. Nie, Emulek jeszcze został. Emulek no i Kapie. Chociaż Kappa Cox widzimy, że malutkie problemy ma, czyli jednak te softy nie są aż tak. W sensie jeszcze ten tor troszkę jest mokry, ale no widzimy, że tutaj wszyscy, tutaj pierwsza, tam dużo osób z czołówki przestrzeliło ten basso. Tam widziałem, że mieli okropne problemy ze skrętem do tamtego zakrętu i tam dużo osób pojechało bardzo szeroko. No i widzimy, wszyscy na softy zjechali jak jeden mąż, a Kappa Cox ma 11 sekund przewagi nad następnym kierowcą, który zjechał też na softy. No to tutaj chyba, jeśli tak naprawdę musi tylko dojechać, nie złapać żadnych głupich kar i mamy dokładnie wygranego pierwszego półfinału. Tutaj świetne zagranie taktyczne z jego strony. Tak naprawdę nawet jeżeli traciłby mniej więcej po 2 sekundy na okrążeniu, to mógłby dojechać do mety na pierwszym miejscu, więc raczej nie zagrożona ta pozycja, jeżeli utrzyma w miarę przyzwoite tempo, no nic się stać nie powinno. Już dogonił Kapiego, podejrzewam, że też... Bardzo dużo czasu tutaj... widzimy, jak to ciężko na tych Interach jechać na tym sugim torze. Nie mają praktycznie przyczepności, się ślizgają strasznie, te Intery na tak suchym torze pewnie się tam przegrzewają. Zobaczymy, no jedynie Kappa Cox tutaj objeżdża jak chce Kapiego, kierowcę Ferrari po zewnętrznej. Tutaj nawet nie ma jak się bronić kierowca Ferrari przed nim. No, dziwi mnie trochę tutaj taktyka ze strony Emulka, że postanowił jeszcze zostać na tym torze, bo on jakby w Red Bullu jest sam i nie miałby trafiku w boksie, więc tam by nie było z tym, czego mógł się obawiać Kapi, że kombinator zjedzie i on utknie za nim po prostu. Widzimy, tutaj później może tak, to hamować kierowca Williamsa, tam 50 metrów później praktycznie hamuje. No świetny ruch ze strony Kappa Coxa. No i teraz wystarczy nie popełnić błędów, a z tyłu może być ciekawie, bo Cookie jest na przykład dopiero 11 i ciekawe w ogóle, gdzie wyjedzie Kapi i Emulek. Emulek widzimy czeka z kara, oczekuje. Kapi tutaj ma wymianę skrzydła, tam chyba musiał... coś się musiało tam zepsuć tam na samym końcu, bo wcześniej chyba nie był uszkodzony. No i zobaczymy, gdzie wyjedzie Emulek. No, jednak za Cookie Games... tak, minimalnie. Za PCR Alexa, przepraszam, ale przed Cookie Games, no i tu będzie bardzo blisko. Nie wiemy, czy będzie atak do urusznie, jednak tutaj raczej dopiero na prostej KML. No i zobaczymy, na razie overtake, aktywowany dopiero właśnie u Cookie Gamesa. No i zobaczymy, czy będzie opóźnione hamowanie po wewnętrznej. Będzie, ale czy wystarczająco... Oj lekki kontakt! Kontakt. Tam Emulek próbował się utrzymać po zewnętrznej. Myślę, że Cookie Games tam ledwo wybronił się. Chyba nie ma uszkodzeń Emulek, mi się wydaje. Chyba nie, ale no tam lekki kontakt był. Cookie ale chyba trochę zostawił Cookie za mało Games. Miejsca. No właśnie, no tak. Ale bez uszkodzeń chyba obydwa bolidy. Na szczęście, więc no miejmy nadzieję, że już w walce fair będzie dalej to rozegrane. No i na razie Kapi tą taktyką sobie mocno pogrzebał, rzeczywiście 12 miejsce i teraz w strefie spadkowej. Despenier, 3 sekundy kary. No zobaczymy, tutaj goni kombinatora, już siedzi mu na skrzyni biegów. Raczej tutaj nie będzie problemu z wyprzedzaniem. Zobaczymy, pewnie do basso przy Kane. Chociaż zobaczymy, tutaj przewaga prędkości nie jest jakaś ogromna. No widzimy, że jeszcze jest za daleko chyba może na DRS-ie. Chociaż teraz kombinator bardzo źle przejechany, ten bus stop. No ale niestety tutaj panier nie potrafi tego wykorzystać i zostaje cały czas szósty. A tutaj musi na pewno... Oj, tutaj bardzo późne hamowanie, bardzo późny atak. Widzimy, nie do końca udany. Chyba zbyt optymistyczna próba też. Szacunek dla kombinatora za trzeźwość umysłu. Nie zamknął drzwi tam panierowi, nie wjechał w niego, tylko zauważył, że szybka reakcja. Zobaczył Peniera tam po prawej stronie, zostawił mu odpowiednio dużo miejsca.
No teraz, panie Ryż, się bierze DRS aktywowany nawet bez użycia tego wspomagania prądem, bez RS-u, bez RS-u wyprzedził na prostej. A widzimy tutaj Camel Straight. Cookie Games również przed emulkiem. Prosta, na której tak naprawdę ten DRS nie był potrzebny tutaj. Po wyjściu z Eurush na tych softach to praktycznie się jedzie z gazem w podłodze, więc tam prędkość na początku tej prostej jest ogromna i tak. Więc jak dołożyć do tego właśnie slipstream oraz DRS-a, da nam przewaga prędkości jest ogromna, no to jest tor, na którym tak naprawdę na ostatnim okrążeniu, jeśli z kimś walczysz, nie chcesz być pierwszy. No to się zgadza. Co widzieliśmy w F1 eSports w tamtym roku, była bardzo ciekawa sytuacja, tam Rasmussen z Danim Perelsnym walczył, jeśli mi się wydaje. I tam była sytuacja, że Rasmussen był chyba pierwszy, albo Rasmussen był chyba pierwszy i próbował przestrzelić pierwszy zakręt tak, żeby przepuścić Bereżnego w pierwszym zakręcie, żeby był pierwszy i żeby w DRS-ie, w punkcie detekcji DRS-u być jakby drugim i mieć tego DRS-a i wyprzedzić go na prostej Camel. Bereżny zauważył, co się dzieje, zwolnił trochę, przepuścił Rasmussena i ostatecznie wygrał ten wyścig. No tak, ta prosta jest na tyle długa, że rzeczywiście to można sobie pozwolić na takie manewry. No i co, stawka nam się trochę porozciągała i to nawet bardzo mocno. Cały czas tutaj powiedzmy, że walka o 10 miejsce, próbuje Pawcio gonić Emulka. Natomiast no... Hey Lukas, w międzyczasie czyste wyprzedzanie Fiołka tutaj raczej nie miał, nic do gadania. Różnica prędkości ogromna z DRS-em i overtake'em. I melduje się Lukas na drugiej pozycji. W międzyczasie Kamil wyprzedza kombinatora, meldując się na szóstej pozycji. No patrząc przynajmniej po technikach, które znamy, Cookie Games, dziewiąte miejsce i kara 3-sekundowa, no jest na limicie w tym momencie. Tak. Patrząc na techniki, które znamy, zapowiada się, że finał może być bardzo mocny i bardzo szybki. Tak, no tutaj Lukas, Fiołek, Klubas, Spenier, Kamil, tutaj wszyscy bardzo szybcy kierowcy z naszej ligi, więc znamy Cookie tak samo. Bardzo szybki kierowca, miałem z nim styczność w Torpedo, naprawdę. No jest szybki, no co tu dużo mówić. No co ciekawe, jeździ na G29, czyli jednak sprzęt nie daje wszystkiego tempa, tylko da się nawet na tym gorszym jeździć szybko. No jasne, jasne, oczywiście. Niektórzy swoje mistrzowskie czasy robią na padzie. Jak najbardziej tutaj samo wyczucie i jakby szybkość osoby jest ważna, a nie do końca to sprzęt. No Cookie już powoli wchodzi w tą strefę bezpieczną, dogania PCR Alexa, mimo tej kary, którą ma, jest 5,5 sekundy przed Emulkiem, więc raczej nie będzie problemu, żeby jednak przejść dalej. Tak, no tutaj już prawie 6 sekund przewagi na tę mulkę, więc raczej musiałby złapać kolejną karę, żeby był tutaj lekko zagrożony, a poza tym i tak mulek jest 10, więc nawet ta 10 pozycja da mu awans do finału. I widzimy teraz ogromna różnica prędkości, kolejne wyprzedzanie, melduje się nam na 8 pozycji przed PCR Alexem. No i to, no i co, no i tutaj Pawcio jeszcze z karami, więc raczej Emulek też w bezpiecznym miejscu. Szkoda chyba Kapiego, chyba że jeszcze będzie w stanie powalczyć, no w tym momencie. Może ktoś jeszcze karę dostanie. Do Pawcia, ale no właśnie, tu jeszcze. No Emulek by musiał karę dostać 3 sekundy, więc może. No, zobaczymy. Ależ przewagę tą strategią wyrobił sobie tutaj Kappa Cox. Tak, nawet widzimy, że tutaj nie ciśnie chyba bardzo, oszczędza te opony, bo zjechał na nie okrążenie wcześniej, no ale to i tak jest 6,5 sekundy przewagi, dwa okrążenia przed końcem. No naprawdę idealne zagranie. W szoku jestem tak naprawdę, że nigdy na to nie wpadł, że jako jedyny tam zjechał z końca stawki, no ale... No ale tak właśnie się wygrywa czasami taką strategią. I Kappa Cox, i 3 sekundy kary. No ale jest bezpieczny.
lepiej tego zrobić no nie można było po prostu. Tak, no, tutaj stratezy Ferrari mogliby się uczyć, no. No Ferrari pojechało swoją strategią, typową dla Ferrari, to Capi przedstawił nam, jak to mogło wyglądać. I na dwa okrążenia przed końcem 12 pozycja. Cookie Games wyprzedza Kombinatora w tym momencie. Melduje się na 7 pozycji, no i raczej tutaj już finał ma gwarantowany, już raczej nie jest zagrożony. Pawcio też raczej odpadnie nam, tutaj nie sądzę. Tutaj jedyną szansą dla niego jest to, że Mulek dostanie karę, ale to i tak musi go wyprzedzić, a na razie się na to nie zapowiada. Szczególnie, że Mulek ma 50% baterii, a Pawcio tylko 19%. Więc tutaj poziom naładowania jest ogromny, więc raczej tutaj Mulek jest niezagrożony na tej 10 pozycji i zobaczymy się z nim w finale najprawdopodobniej. No świetnie się odbił Cookie Games po tym swoim błędzie za safety carem. Dobrze mu to wyszło. Za 7 pozycja to jest chyba najwięcej co mógł zrobić. Kapi jeszcze 3 sekundy kary, no więc tutaj zarówno jak i Dividium, jak i Kapi możemy pożegnać. Błąd Pawcio, oj, to było to blisko. Stracił dużo, to było blisko, tak? Było tam już blisko, widziałem lecące koła. Tak, ja już też widziałem, ale bardzo ładny, szybki. I teraz Kapi do Blanchimon i kontakt. I szkoda, Kapiego odpada nam chyba tutaj już z walki o ten finał. No wielka szkoda kierowcy Ferrari, trochę sobie zepsuł ten wyścig strategią. Tutaj też pewnie nie chciał zjechać razem z Kombinatorem, więc niestety raczej się z nim pożegnamy. No i no, zdenerwowany Kapi uderza. Uderza w ścianę, rozbija się. No też nie dziwne, tutaj wydaje mi się, że chyba Pawcio za bardzo ściął ten Blanchimon, chociaż też no wyprzedzanie do Blanchimon nie jest chyba najlepszym pomysłem. Szybki, lewy zakręt, dosyć wąski. No ciężko tam pojechać w bok w bok, szczególnie tymi bolidami, które są jedne z największych w historii F1. No lepiej rzeczywiście wyczekać do tej szykany i na samym dohamowaniu troszkę opóźnić je i próbować podejmować tam manewry, no. Tak się nie stało i zakończyło to wyścig. Wycofany Jano, wycofano Capi, wycofane Divinum z wyścigu. No i Pawcio odpada, tutaj raczej nic się już nie zmieni. Dojeżdża do bus stopu w tym momencie Kappa Cox, za chwilę przekroczy linię mety. No i będziemy kończyć pierwszy półfinał. I za 15 minut ruszać z drugim. Tak, no tutaj Kappa Cox jednak spada za Lukasa, tutaj aż tyle kar miał, no ale i tak tutaj rozegrany strategicznie świetnie ten wyścig. No tutaj zasłużył na tą wygraną, tutaj raczej nie ma nikt co do tego wątpliwości. Jeśli możesz zaprosić pierwszych 3 kierowców do wywiadu, zrobimy jasne, krótki oczywiście. Wywiad, przerwę między wyścigami. No tutaj kierowca dnia chyba, tak jak gra nam pokazuje Kappa Cox, no tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, wygrał, znaczy no nie wygrał z wyścigu, ale no tej strategią pozałatwia tutaj wszystkich, raczej nikt nie miał wątpliwości, że będzie wysoko. No i Lukas zwycięzcą pierwszego półfinału. Na pewno pokazuje się to jako mocny pretendent do wygrania całego eventu. Ale trzeba pamiętać, że tutaj też Cookie oraz Penier i Fiołek też pewnie mają chrapkę na wygranie całości. Zaraz połączymy się najprawdopodobniej z kierowcami z podium. Tak, tak, jeszcze sekundka. A teraz już dla tych co są, to pewnie drugi półfinał zacznie się 14:40, 14:45 około, więc
wtedy oczekujcie, jeśli chcecie zobaczyć sam wyścig. Jeszcze sekundkę, bo tutaj nie wiem dlaczego jakiś błąd wyskakuje, ale już sobie zaraz chyba z tym poradzę. Witamy już pierwszych kierowców z podium. Cześć Lukas, witamy. Siemka, witam. Siemka. No i co, na razie pewnie w finale pewne miejsce. W sumie nie taka do końca pewna wygrana, ale chyba wszystko poszło okej w dziwnych warunkach. No fajny był wyścig, że pół deszcz, pół suchy. Falstart w ogóle prawie zrobiłem, więc mogło być nieciekawie. No nieciekawie miał chyba Kuki w pewnym momencie, jak prowadząc obrócił się przed tobą. No to nie wiem, myślałem, że wyratuję, a nie udało się. Mam do was małą prośbę, jakbyście mogli Fiołka jeszcze na imprezę zaprosić, bo coś mi się baguje impreza i nie mogę go moment. Dodać. Kapa, witamy. Kapa, niestety, ale chyba nie ma mikrofonu, a nie, jest. Witamy, witamy. No, gratulujemy świetnej drugiej pozycji, bo te kary spowodowały, że spadłeś. Natomiast przede wszystkim strategicznie, no, świetnie rozwiązany wyścig. Może kilka słów od ciebie, jak to wyglądało? Ogólnie jechałem na mokrym setupie, gdyż liczyłem, że w deszczu zrobię większą różnicę, to znaczy ładnie się przebiję, potem na suchych warunkach trochę zacznę tracić, ale jednak ten zysk początkowy da mi tę przewagę. Sam safety car był dosyć dobrym momentem, ponieważ kiedy było jeszcze okrążenie, to dostałem informację od Jeffa, że są warunki pośrednie. Zdecydowałem się zaryzykować, zjechać, ponieważ widziałem, że tor naprawdę szybko przysycha i jest okazja, że pod koniec będzie już naprawdę zdatny do jazdy na softach. Co jak się okazuje, było idealnym wyborem. Później próbowałem cisnąć maksymalnie. No trochę za mocno te kary zrobiły swoje, ale i tak jestem zadowolony z wyniku. Świetny, rewelacyjny, naprawdę byliśmy pełni podziwu, jakby dla ciebie, że zjechałeś i dla innych, że nie zjechali, bo to było rozwiązanie strategicznie najlepsze. Widzimy się w finale, za 15 minutek drugi półfinał będzie lecieć, więc no, około 45 minut i później w wielkim finale się widzimy, żeby widzieć nagrody. Już jakieś podstawowe, małe nagrody macie zapewnione, także gratulacje dla was i jeszcze Fiołek, dzień dobry. Witam, witam. No i co tam u ciebie, jak tam w podium w półfinale? Trochę walki tam też było z początku, ale chyba dosyć spokojny, przyjemny wyścig. Tak, na pewno chciałbym pogratulować tutaj podium całemu. W kwalifikacjach mogłem pojechać szybciej, ale wolałem ostrożnie, żeby tego ostrzeżenia złapać, bo to jednak jedna szansa. Więc no, byłoby ciężko. W wyścigu. No to start, no miałem, jaki miałem. Ale ciężko było się utrzymać na tych interach. Zapomniałem sobie skrzydło ten przednie dodać. Tam siłę docisku i traciłem na zakrętach sporo. No, na pewno było szczęście takie, że Kuki na safety carze się uślizgnął, bo na tarkę wjechał, czy coś takiego. Tam był, pojechał. Tak, obrócił się dokładnie. I tam na safety carze miałem w planach, żeby zjechać, ale mówię nie, bo jeszcze będzie pewnie padało z dwa kółka jak nic. Ale jednak mnie pogoda zmyliła. Dziękuję, Codemasters. No i potem na sucho cisnąłem, no i tyle je mogłem. No i dobrze, i będziemy się widzieć w takim razie w finale, powalczycie o fajne nagrody. Z mojej strony na tą chwilę wszystko, jeszcze raz wam bardzo mocno gratuluję. Może usłyszymy się jeszcze po finale, zobaczymy jakie będą wyniki. Powodzenia w głównym wyścigu. Dziękujemy. A my przypominamy jeszcze, że właśnie każdy zakwalifikowany do finału dostaje małą nagrodę pocieszenia, a podium ma trzy nagrody do wyboru i pierwsze miejsce wybiera sobie nagrodę, jedną nagrodę z tych trzech, drugie miejsce z pozostałych dwóch, a trzecie miejsce dostaje to, co zostało.
A my widzimy się za 10 minut, teraz chwilka przerwy technicznej na zaproszenie kierowców do drugiego półfinału, więc do usłyszenia za 10 minut. Do usłyszenia.
jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. A jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Witamy Państwa bardzo serdecznie na drugim półfinału naszego eventu mikołajkowego. Za mikrofonami kolejny raz wasz ulubiony duet komentatorów, Mateusz Imielski. Damian Kurek, dzień dobry, witamy ponownie. Drugi półfinał, właśnie ruszyły jednookrążeniowe kwalifikacje. No i zobaczymy, co się będzie działo tutaj. Chyba suchy tor, poprzedni półfinał w deszczu. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Franek Dallas, no i tam wygrał. To jest... Sorry, że ci przerwałem, ale to jest bardzo interesujące i ciekawe. To przy suchym to, że jest to jakaś strategia w sumie tutaj, no i... ale już wycofał się z sesji. Już chyba poleciał na róż. Oj, tutaj chyba... Tutaj duże przetasowanie po tych paru zakrętach. Tutaj Ozzy i Zezowski mocno spadli. Byli tutaj pierwsze, drugie miejsce, a teraz Maciej Banaś, Oski Pokorek. I biją się o pierwsze miejsce, widzimy. Zobaczymy, jakie czasy będą tutaj. Mogą być podobne do tego, chociaż tam też kierowcy jechali na mokrym setupie niektórzy. Zobaczymy, czy tutaj będzie padać w wyścigu, czy nie. Na pewno poprzedni wyścig przyniósł nam sporo emocji tą pogodą. Tam były ciekawe i strategie. I jedna genialna decyzja o zjeździe wcześniejszym na softy. Która tak naprawdę zagwarantowała Kapakoksie awans do finału. No i zobaczymy, tutaj też 10 kierowców przechodzi do finału, tak samo jak w poprzednim półfinale. No i zobaczymy, kogo obstawiasz tutaj na podium, na wygranie tego wyścigu. Bo według mnie tutaj chyba największą szansą Maciej Banaś, ewentualnie Miłoszek, Ozzy Zezowski, Joski Pokorek i Tomek F1 mogą tutaj powalczyć z nim. No, po wynikach kwalifikacji już teraz widać właśnie, że Maciek Banaś na pewno dysponuje dobrym tempem, więc będzie na pewno mocną postacią do tego, żeby awansować dalej w dobrej, z dobrym czasem. 69 tysięcznych różnicy na tak długim torze między Tomkiem a Maćkiem, no to jest wow, szok. Tak, no naprawdę bardzo mała różnica i w ogóle różnica czasów między poprzedniej, tam jeśli dobrze pamiętam, po poprzednim półfinale czasy kwalifikacji były minuta 44. Więc no. Też tak kojarzę właśnie. Nie wiem, czy to ze względu na same warunki, że może troszkę jakby temperatura była inna w kwalifikacjach. No zobaczymy, co będzie, jak to będzie wyglądało w wyścigu. Trochę słaba postawa naszego gracza Janosika. 12 pozycja, no myślałem, że troszkę lepiej to no, będzie no, wyglądać. Zobaczmy. Taką taktykę zazwyczaj, słabe kwalifikacje i potem w wyścigu dojeżdżanie do mety, korzystanie z błędów innych kierowców. Prośba tylko, jakby zdjął grafikę już. Tak, już zdjęta jest właśnie. No i zobaczymy. Sucho widzę, więc zupełnie inny wyścig.
Zupełnie inaczej to będzie pewnie wyglądać. Tam mieliśmy deszcz, później przesychający tor, były obroty za samochodem bezpieczeństwa. Ta decyzja Kappa Coxa o tym, żeby zjechać wcześniej po miękkie opony, dzięki temu wygrał, można powiedzieć, dojechał jako pierwszy. Linię mety dojechał jako pierwszy, przekroczył, natomiast spadł po karach na drugie miejsce. No a tutaj zobaczymy, czyste ściganie, prędkość, duża przyczepność, no i obowiązkowy pit stop, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No zobaczmy, jaką tutaj kierowcy pojadą strategią, jak tutaj będzie wyglądał, kiedy zjadą do boksu, czy ktoś ruszy na medach z tej drugiej dziesiątki. No i zobaczymy, zapalają się nam powoli światła i zaraz ruszymy. No i zobaczymy, Maciej Banaś, wydaje mi się, że całkiem niezły start, tutaj raczej Tomek nie zagroził mu do pierwszego zakrętu. Tutaj lekki kontakt Oskiego Pokorka z Zoskim, ale bez większych uszkodzeń. Jedziemy z Zoskim. Wielorek już. Mamy uszkodzony, oprócony bolid Renault. I no uszkodzone przednie skrzydło. Tutaj błędy na pewno będą mocno i mamy safety kara, bo Franek de Las rozwalił się nam w... Tak samo Bartoks, widzimy, że... Bartok też bez skrzydła. Tam Franek de Las naprawdę bardzo mocno zmasakrowany ten bolid. No widzimy tutaj Orusz, już w półfinałach zbiera swoje żniwa. Więc no zobaczymy... No nie zmienia się jedno w jednym i w drugim półfinale, mamy samochód bezpieczeństwa na torze. Tam był trochę później chyba okrążenie później. No tak, i zobaczymy, czy ktoś się zdecyduje na zjazd na mety. Jestem ciekaw. Ale dalej nie mam informacji o tym samochodzie bezpieczeństwa i nie wiem, czy to jest pełny, czy jest wirtualny, bo nie widzę na torze. Wirtualny jest. Okej, bo nie widziałem właśnie znaczników, okej, dopiero teraz. Coś... Codemasters niestety tak, szwankuje. Mi też nie pokazuje informacji właśnie. I mamy restart wyścigu, zielone flagi. Dosyć sprawnie to poszło. Dwa bolidy McLarena na prowadzeniu. A jednak w pierwszym Łukasz półfinale Jaronik. Było 41. To mój błąd. No i Łukasz Jaronik to jest w dobrej sytuacji, startując na tych medach, będąc już na no 9 pozycji. Chciałem powiedzieć, dokładnie. Mhm. Więc no zobaczymy, jak tutaj te kierowcy rozegrają. Teraz Zyzowski bardzo szeroko wyjście na prostą startową. Zobaczymy tutaj Mioszek bardzo blisko Oskiego Pokorka. Zobaczymy, czy pokusi się tutaj o wyprzedzanie na Camel Straight. Zobaczymy, trzy bolidy w boksie w tym momencie i to są dwa Renault. No i to jest duża strata, bo człowiek Ściboża, wymieniany spoiler, wymieniony opon jeszcze kara. No zobaczymy. No i tak mówię, się jedno że słowe kwalifikacja, a on już jest na 10 pozycji. No tak, więc już jest, można powiedzieć, jedną nogą w finale. Byle tylko dojechać, nie zdobywać teraz kar. No ale to jest jeszcze 9 okrążeń, dużo się tutaj może... stać. No to na pewno tutaj widzimy, że stawka chyba tego półfinału jest bardziej zbita ze sobą. Nie rozjeżdżają się aż tak szybko kierowcy tutaj od 4 do 9 do 8 miejsca. Kierowcy są tutaj w swoich strefach DRS. Tutaj też o pierwsze miejsce może być ciekawa walka, chociaż tutaj Tomek powoli zaczyna odstawać od Macieja Banasia, ale może jak dojdzie do tego DRS, to może będzie w stanie się utrzymać za swoim partnerem zespołu. Też zobaczymy, jak będzie wyglądać strategia u nich, bo nie mogą zjechać na tym samym okrążeniu, będąc w tym samym zespole. No tak, na pewno będzie... jakby myślę, że dogadują się i są w ciągłym kontakcie, więc sobie to uzgodnią. Szkoda by było stracić tak dobre pozycje, dublet. No ale zaczyna przyciskać też z tyłu Zezowski, więc to może być rzeczywiście dla nich kłopot tutaj strategiczny. No to na pewno, no zobaczymy. Tutaj dostałem właśnie informację, że PCR Alex, czyli kierowca, który zakwalifikował się do finału, nie może jechać w finale, czyli
Wydaje mi się, że 11 osoba z zypu finału pierwszego też ma kwalifikację, czyli jeśli się nie mylę, to jest Pawcio 245. Chyba tak. Chyba tak, więc mimo kar i problemów na torze udało będzie się mógł. Tak. Będzie mógł do finału przejść. No co, tutaj się nam stawka powoli rozjechała. Człowiek Ściborza, bardzo duże problemy jakby i ta strata początkowa, no trudno będzie nawiązać jakikolwiek tutaj kontakt tylko i walkę safety tutaj. Może uratować, który zbije tą stawkę, bo inaczej nie widzę szans na... Znaczy tak naprawdę cała trójka, która jest... Stawki. Tak, i Wieloryb, i Bartoks, i właśnie Człowiek Ściborza, tak naprawdę tutaj cała ta trójka. Zobaczymy tutaj. Ost z karą na siódmym miejscu. Wydaje mi się, że raczej jest w miarę bezpieczny, no ale tutaj w przypadku jakiegoś safety cara może się zrobić gorąco tam u niego na tej siódmej pozycji. No i jako jedyny ma karę, więc może być rzeczywiście z tym problem. Też zobaczymy, na którym tutaj okrążeniu kierowcy będą zjeżdżać. No i to jest 5-sekundowa kara, więc on jeszcze to będzie musiał odstać w boksie przy zmianie opon. No to może w sumie mu uratować, jeśli był jakiś safety car na koniec. Na pewno lepiej odbyć ją w boksie niż potem i tajczony 5 sekund przy safety carze, gdzie ta stawka jest mocno zbita. No natomiast ten 5 sekund przestoju w boksie może spowodować, że z dziesiątki niespodziewanie nam wypadnie albo będzie musiał gonić, więc tu jeszcze trochę emocji jest. No i w międzyczasie czasem Miłoszek. Maciej Banaś spadł na drugie miejsce, musieliśmy to przeoczyć. Spadł ze swojego partnera z zespołu. No i zobaczymy, kto tutaj będzie miał pierwszeństwo w zjeździe do tego boksu. Czy Tomek zjedzie wcześniej, czy Banaś będzie go próbował podcinać. Pytanie, czy to akurat też nie spojrzałem, czy to było Multi 21, czy teraz Maciek będzie jakby trzymał sobie odstęp i resztę stawki? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A wydaje mi się, że chyba po prostu DRS-em teraz oni będą się pewnie co okrążenie zamieniać, chociaż Tomek zjeżdża bardzo szybko do tego boksu. Dawało mi się, że będą zjeżdżać tutaj piersi na piątym okrążeniu, dopiero tam piąte, szóste okrążenie będą na tym medy, no ale zobaczymy, no. I widzimy, że Ozzy też zjeżdża wcześniej i widzimy, że ta kara już chyba zniknęła obok niego, więc czekają pewnie w boksie. Tak, to na pewno. Dokładnie tak, no i zobaczymy, gdzie wyjedzie. No i tutaj dosyć... No, wyjechał za Janosikiem. Tak? Tak. Tak, no to tutaj chociaż jeszcze Janosik musi zjechać raz. Janosik zjechał, okej, czyli... Tak. No na pewno stracił więcej, więc może za tego, za Łukasza na pewno raczej spadnie. No i zobaczymy, jak tutaj to się rozegra. I 3 sekundy kary dla Maćka Banasia. Raczej mu to w kontekście kwalifikacji do finału nic nie zmieni, no ale warto odnotowania. Tak, Divinum, czyli kierowca, który uczestniczył w poprzednim półfinale, napisał, że jeśli Tomek jedzie z przodu, to kierowcy czują się bezpieczniej, ci jadący za nim. Ale że chyba trochę się nauczył. No z tego co widzę po tempie Tomka, to ono się poprawiło bardzo, bardzo mocno od powiedzmy zeszłego roku. Bo na poziomie utrzymuje Maćka Banasia to tempo i to jest świetny wynik. Tak, no tutaj Maciej Banaś jest jednym z szybszych kierowców tutaj w tej stawce i kandydatem na pewno do wygrania całego naszego eventu, więc zobaczymy, jak to się rozegra. A więc, że się pozostała szóstka kierowców, którzy nie zjechali wcześniej do boksu, właśnie zjeżdżają i zobaczymy, jak
wypadną w stosunku do tych, co zjechali okrążenie wcześniej. Widzimy, na prowadzenie zostaje Łukasz Jaronik, który jest startował na medak, więc najprawdopodobniej na następne okrążenie zjedzie na softy. A Banaś wyjeżdża za Tomkiem i to mocno za Tomkiem, czyli jednak ten zjazd wcześniej do tego pit stopu trochę się opłacił. No dużo na tym Tomek zyskał rzeczywiście. Tak, to tam była różnica 40 chyba, a teraz się to zrobiło sekunda i 40, a w międzyczasie Zezowski będzie atakował Miłoszka na prostej Kemel i raczej jest to banalne wyprzedzanie, tak widzimy Miłoszek już się schował Zezowskiego, nie ma czym nawet powalczyć z kierowcą Alfa Tauri. No i zobaczymy, jak to się rozegra. Jestem bardzo ciekaw, jak Łukasz Jaronik widzi na tej odwróconej strategii. Podejrzewam, że spadnie w okolice 11 miejsca, mniej więcej około 20 paru sekund ten boks powinien zająć, więc no za wielorybem prawdopodobnie wyjedzie. Kapeć, niestety muszę cię zmartwić, ale to już jest drugi półfinał, więc... No, niestety, ale chyba tak, przespał. Przespał, taki dzień dzisiaj, niedziela, widocznie napisał, no tak, faktycznie. Że no, niestety... Wszystko w ogóle tutaj, przepraszam, że przerywam, ale... Tutaj bardzo ciekawa walka tutaj kierowcą McLarena z kierowcą Red Bulla. Widzimy, że zaraz kierowca Red Bulla zjechał i Banaś na tym zyskał, wyprzedzając tam w tym chaosie Tomka. A, okapeć godziny pomylił przez to, że mieszka w Anglii. No cóż, zdarza się. No nic, sobie poradzimy. Najważniejsze, że pamięta, o której jest liga, w której jeździ. Ależ blisko jadą z siebie te dwa McLareny. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie, patrząc, jak przejeżdżają przez róż, że niebezpiecznie blisko. No zobaczymy teraz na prostej. Widzimy Banaś już się chowa tutaj za Tomka. Jeszcze pokazywał się w lusterku tuż przed wejściem do zakrętu, no ale nie szykował się do ataku. I Tomek wraca na fotel lidera. No i zobaczymy, czy się tam utrzyma, czy będą się tak zamieniać. A w międzyczasie Rafalska dostaje 3 sekundy kary, co raczej pogrzebuje jego szansę na tutaj awans do finału. Łukasz Jaronik się wyjechał na 10 pozycji, tak. Właśnie. Więc zobaczymy, tak, czy odrobi tak, tą stratę do wieloryba. W ogóle wieloryb bardzo szybko odrobił tą stratę, którą tam miał przez obrócenie się na pierwszym zakręcie i już jest 9, więc widzimy, że jest desperowany tutaj dostać się do finału i udało mu się to. Znaczy, no, na razie wygląda na to, że mu się to uda. 3 sekundy kary dla Oziego, to też mu nie pomaga, wieloryb Ambi i Ozi z karami na 8 i 9 pozycji. No, chyba trochę mniej emocji niż w poprzednim wyścigu w tym, ale no, tutaj przynajmniej McLareny nam dostarczają trochę walki koło. Świetnie się patrzy, tak. Świetnie się patrzy na chłopaków w McLarenach, naprawdę, jak oni dysponują równym tempem i to tempem na tak wysokim poziomie. No teraz już to spokojne 40, ale za chwilę znowu będzie otwarte DRS u Maćka Banasia i podejrzewam, że będzie dochodziło do wyprzedzania. Identyczna ilość RS-u. No i jest wyprzedzony Tomek. Maciej wskakuje na pierwszą pozycję. I jeszcze Miłoszek wyprzedza Zezowskiego, czyli odbity atak z poprzedniego, sprzed dwóch okrążeń. No ale walka o tą 10 lokatę może być dosyć, bo zakładając, że Ozzy i wieloryb mają kary, no. No i tak, tutaj Janosik traci 8 sekund ponad, prawie 9 to wieloryba. Dużo, dużo. Szkoda, że jeżeli się nic nie zmieni, to nie zobaczymy Janosika w finale. A 11 lokata zawsze boli najbardziej w takich eventach. Tak, no tutaj tak jak się mówi, że czwarte miejsce to praktycznie najgorsze, to tutaj tak samo, te 11 miejsce, szczególnie, że tutaj
kolejność w tym top 10 tak naprawdę nie ma tutaj znaczenia. No zobaczymy, no. Może jeszcze to się stać, taki... no. Jeden błąd jednego kierowcy i Janusz uskakuje nam na 10 miejsce, no więc jeszcze no zostały jasne, nam 3 okrążenia. No na pewno bardzo miłym zaskoczeniem tych, których nie znamy, z którymi w lidze nie mamy do czynienia, to są pozycje 5-6. Oski Pokorek i Kar 7 czy 5. Oski Pokorek jeździ u nas w F1, więc... Znaczy jeszcze nie przejechał wyścigu chyba, przejechał, tak? O ile... Hiszpanię. Na Hiszpanii debiutował okay. Właśnie w tym tygodniu. Bo mnie nie było. Przepraszam w takim razie. No tak, ja zaliczyłem nieobecność, więc nie jestem na bieżąco. No tutaj na pewno z kierowców chyba najlepiej z tych, co nie jeżdżą na szyli, to się pokazuje Tomek F1, no, który tutaj walczy o prowadzenie. Widzimy, że na razie na drugiej pozycji, no ale tutaj się zamieniają cały czas kierowcy McLarena. No i Maciej Makarę, więc wirtualnie Tomek jest na pierwszej pozycji. No to też prawda. Więc no zobaczymy, czy będą tutaj walczyć, czy Tomek zdaje sobie sprawę z tego, że Makarę, więc... No kapieś, no szkoda, że się nie ma fajnej nagrody do wygrania to, co piszesz, ale przynajmniej będziesz wyspany, no. Też są zawsze jakieś pozytywy. Dokładnie. Trzeba znaleźć jakieś pozytywy, dokładnie tak. Oski Pokorek czasami dojeżdża tak jest, że dobrze się Oski Pokorek dojeżdża do dwójki Miłoszyk i Zezowski. Zobaczymy, czy tutaj włączy się walkę między nimi. Dosyć duża, duży odstęp między Oskim Pokorkiem a szóstą lokatą Kar 7 czy 5 King. Tak, no tam bardzo równe różnice między właśnie czterema bolidami za Oskim Pokorkiem. Tam dosłownie każdy ma 2 sekundy równo między sobą. Tak fajnie to wygląda na minimapie. Dosłownie 4 bolidy, każdy z odstępem 2-sekundowym od siebie. No i widzimy, no Łukasz Jaronik na tych softach nie za bardzo zyskuje do wieloryba, tak mi się wydaje, więc on tu raczej nie powalczy o te wyższe lokaty, no ale 10 miejsce daje mu event, daje mu awans do finału. Tak, no tutaj Kuki z pierwszego wyścigu, no to to wiem, on właśnie w Forzie jeździ, ostatnio zaczął i tak samo w Torpedo, akurat ja mam kontakt z nim w Torpedo w F1, no to tam praktycznie wygrywa każdy wyścig, w którym jedzie, więc to na pewno tutaj jest chyba główny kandydat do wygrania całego eventu, no chyba, że popełnia jakiś błąd, tak jak w poprzednim półfinale. Tak, jest jeździ też bez żadnych asyst, chyba z tych kierowców, którzy jeżdżą bez asyst, też Maciej Banaś, z tego co wiem, nie używa żadnej asysty. Nie wiem jak reszta, ale wiem na pewno, że Maciej Banaś jeździ bez niczego, więc tutaj duży szacunek dla tych kierowców, bo na pewno nie jest to łatwe i jeszcze utrzymać dobre tempo przy tym. No tak, szczególnie przy takiej walce koło w koło, jak się ma wymagającego teammate'a, a to akurat Tomek pokazuje niezłym tempem. No i za chwilę będzie przekraczać linię mety, a nie, jeszcze jedno okrążenie, przepraszam, przekraczać linię mety i jeszcze jedno okrążenie, rozpocznie to ostatnie okrążenie. Półfinału Maciek Balaś, 2 McLareny, cały czas koło siebie, przez 11 okrążeń, świetnie to naprawdę wygląda. Teraz jeszcze z rekordem w trzecim sektorze, kierowca McLarena na tego momentu. Zobaczymy jak ostatnia prosta, bo ERS podobny, więc tutaj... Nie wiem, czy 70 to nie jest za daleko, ale no może próbować Tomek tutaj powalczyć. Dobre wyjście z Ołróż i może powalczyć tutaj na tej prostej KML. No zobaczymy, czy aż tak duża różnica jest. Chyba nie, chyba za mało, za daleko był na wyjście na tą prostą. Więc ale i tak z tyłu... będzie na pierwszej pozycji. Ależ walka tutaj tak, o czwartą tutaj... lokatę. O trzecią tak naprawdę. O trzecią tak naprawdę, czyli ze Zoskim Miłoszek i Oski Pokorek, bardzo blisko. Oj, Oski Pokorek raz, może nie, pokazywał się w lusterku, ale jednak odpuścił atak do tamtego zakrętu. No zobaczymy tutaj, bardzo blisko, chociaż Miłoszek już trochę straci na tej walce z Oskim Pokorkiem do Zezowskiego, więc tutaj Zezowski raczej bez zagrożenia na trzecim miejscu, szczególnie, że Miłoszek ma karę,
Więc no zobaczymy, Dajowski pokorek bardzo blisko kierowcy Ferrari, może jeszcze się pokusi atak do Bastopa. No to jest ostatnia szansa, a z drugiej strony pytanie, czy jest sens stwarzać takie zagrożenie, niebezpieczeństwo? Tak, no to zawsze jest zagrożenie DNF-em, więc top 10 awansuje, tutaj różnica pozycji nic nie daje tak naprawdę, więc... No raczej kierowcy tutaj postawią na bezpieczeństwo i gwarancję awansu do półfinału niż na wyższej pozycji. Tutaj przypominamy, że każdy kierowca awansujący do finału ma zagwarantowaną małą nagrodę pocieszenia tam związaną z naszą ligą Variabilis Formula League. A pierwsze trzy miejsca będą miały do wyboru trzy nagrody. No bo tam już się karmią 3 sekundy, więc... Tak, Tomek wygrywa, Maciej Banaś drugi, trzeci Zezowski. No jeśli i możesz zaprosić. Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Jeszcze człowiek z Ciborza kończy tutaj swoje okrążenie. No widzimy największy przegrany tutaj Janosik, zabrakło mało, bo sekunda i 0,8, no ale niestety musimy się z nim pożegnać. Łukasz Jaronik tutaj rzutem na taśmę awansuje do finału. No i mamy już pełną stawkę finałową. Finał najprawdopodobniej ruszy 15:30, teraz jeszcze krótki wywiad z podium z półfinału. A ci, co chcą oglądać wyścigi, to do usłyszenia o 15:30 najprawdopodobniej. Już teraz mogę powiedzieć, że jedziemy Austrię w finale, więc... Witamy, witamy serdecznie, cześć Maciej, cześć Tomek. Cześć. Świetnie się to oglądało, no tak równego tempa to już było widać po kwalifikacjach, tam chyba było 69 tysięcznych różnicy. No i co, kółko praktycznie zmiana pozycji na fotelu lidera, gdyby nie ta kara, Maciej, no to byłoby to zwycięstwo jeszcze przypieczętowane, ale pewny awans do finału, gratulacje dla was. Z waszej strony coś ciekawego, jak to wyglądało, parę słów? Może Maciej? No w sumie to kwalifikacje mocno zepsute z mojej strony, ale no... Nie chciałem unieważnić, bo jednak te jednookrążeniowe kwalifikacje to są ciężkie. No później no to Tomek tak naprawdę się podciągał ze mną na DRS-ie i nie miałem jak uciec. Ale jest pewny awans do finału, więc się cieszę. No, duże szanse na to, żeby coś tam w tym finale jeszcze podziałać. Ale już za sam awans do finału są przyznawane nagrody. Tomek, parę słów od ciebie może? Tak, no witam serdecznie. Kwalifikacje, o ciężko było złożyć to jedno kółko na tych kwalifikacjach jednokrążeniowych, ale jestem zadowolony, bo byłem dość blisko Macieja, tam Maciej też mówił, że popełnił błąd. No a później w wyścigu, no to myślę, że daliśmy ciekawą walkę. Myślę, że fajnie się to oglądało. No i Maciej mnie podciągał na DRS-ie, ale postanowiłem go puścić, no bo dostał 3 sekundy i żeby nie ryzykować, to no tego puściłem i ja się podciągałem za nim na DRS-ie. Myślę, że dobra współpraca między nami i czekamy na finał. Dokładnie tak, gratulacje. Zezowski, trzecie miejsce, jesteś z nami, dzień dobry. Halo, halo, czy mamy Zezowskiego, czy nie mamy? Nie ma Zezowskiego, z tego co widzę. Nie dołączył, dobra. Bo akurat nie mogłem spojrzeć. No dobra, trudno w takim razie. Natomiast gratulujemy tam jemu również. Tam była też niezła walka o trzecie miejsce, z której obronną ręką wyszedł, z Oskim Pokorkiem i z Miłoszkiem. Zapraszamy za mniej więcej 12 minut. Chcielibyśmy być punktualni. Zobaczymy, jak nam się uda stworzyć punktualnie lobby na finał eventu mikołajkowego. Wam jeszcze raz serdecznie gratuluję i może do usłyszenia. Dzięki, cześć. Cześć. No to my zapraszamy tutaj na finał. Możemy już teraz powiedzieć, odbędzie się na torze w Austrii na Red Bull Ringu. W
w tym sezonie na tym torze były ogromne emocje, więc liczymy na podobny wyścig, może trochę czystszy niż tam to wyglądało, no ale do usłyszenia za 10-15 minut i będziemy startować z finałem naszego eventu mikołajkowego. Do usłyszenia.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell time. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Witamy Państwa bardzo serdecznie na finale naszego eventu mikołajkowego. Za mikrofonem po raz kolejny Mateusz Szymielski i Damian Kurek. Witamy, witamy wszystkich serdecznie. Idealnie się wstrzeliliśmy akurat jak ruszyły bolidy. Minutę chyba czekali nawet na nas tutaj. Mimo że kwalifikacje ruszyły, to dopiero teraz wyjechały bolidy na tor. Zaczynamy. 18 minut kwalifikacji i 50% prawdziwego dystansu wyścigu Formuły 1 w evencie mikołajkowym Variabilis. No mamy to w końcu, zobaczymy. No tutaj jest na pewno będzie mocno wyrównana walka tutaj o zwycięstwo. Tutaj mamy naprawdę sporo kierowców, którzy mogą powalczyć o wygraną tutaj, między innymi właśnie na ekranach Cookie Games, czy Penier, czy Fiołek, czy Miłoszek, czy Lukas, czy Kamil nawet, czy Maciej Banaś. Tutaj wszyscy mają tak naprawdę podobne szanse na wygranie tego eventu. Tak samo Tomek F1. No, stawka jest niesamowicie mocna i zbita. Jestem sam ciekaw, co się tutaj będzie działo i jakie będą różnice już w kwalifikacjach między poszczególnymi bolidami. Zobaczymy. No zobaczymy tutaj. Dosyć krótki tor, mało zakrętów, 10 jeśli się nie mylę, więc zobaczymy. No tutaj mało miejsca, gdzie można zyskać ten czasy krótkie, nie aż tak krótkie jak na jak w Bahrajnie teraz na Grand Prix Sakhiru, ale i tak no tam lekko ponad minutę są czasy, no więc różnice pewnie będą bardzo małe, no. No 10 sekund dłużej mniej więcej to kółko zajmuje niż to w Sakhirze. Tam też dzisiaj dużo może się dziać i oczywiście po tym evencie wszystkich też będziemy zapraszać, żeby oglądać prawdziwą Formułę 1, ale najpierw zostańcie tutaj z nami. No tutaj emocje gwarantowane na pewno, to tutaj mamy tylu dobrych, szybkich kierowców, że to naprawdę będzie przyjemność po prostu móc komentować ten wyścig, jak i oglądać, co tu się dzieje, bo na pewno będzie dużo walki i tor też jest taki, że pozwala na tą walkę. Trzy strefy DRS, na pewno zobaczymy dużo wyprzedzania dzisiaj. No to jest takie połączenie naszych dwóch splitów i top kierowców, jeszcze plus paru kierowców, można powiedzieć, z zewnątrz. Także może być naprawdę 1:03.632. Bardzo dobry czas, już przebija Lukas czas Macieja Banasia, już Tomek F1 przebił 1:03.185. No to jest czas na niesamowitym poziomie, naprawdę. Tak, no tutaj widzimy, tutaj na razie pierwsze kółka kwalifikacyjne, pomiarowe, a kierowcy już kręcą takie czasy. No boję się zobaczyć, co będzie zaraz na tych następnych, jak się tor nagumuje, jak na przykład kierowcy złapią slipstreama za kimś czy coś. No zobaczymy, na pewno tutaj kwalifikacje też będą bardzo ciekawe. Tutaj widzimy, że na razie pierwsza ósemka, różnica mniej niż sekunda i tam naprawdę gdzieniegdzie te różnice to są tysięczne dosłownie. No tak, między Viperem a Emulkiem jedna tysięczna.
na 7-8 pozycji, no ale jeszcze sporo samochodów, 11 bolidów musi wyjechać, więc zobaczymy. Ruch coraz większy na torze, ale jestem pod wrażeniem tego okrążenia Tomka, naprawdę. No ja też, tutaj też się zgadzam z Icemanem, który proponuje wyścig na śniegu. No, możesz pisać do Codemaster na pewno. Byśmy byli zadowoleni na pewno na taki event, po prostu pogoda, no śnieżna pogoda by była idealna. Coś jak na testach w Hiszpanii. No ale zobaczymy, no, mam nadzieję na podobne emocje jak w prawdziwej formule w tym roku na tym torze. Pierwszy wyścig dostarczył nam naprawdę odgromę emocji. Tam była szansa na wygranie Albona, słynna kolizja, kolejny raz Hamilton zabierający podium Albonowi. No tam się naprawdę sporo działo w Austrii. W drugim wyścigu też tam fotofinisz między Ricardo Perezem i Strollem. Więc no, mam nadzieję na powtórkę. Tylko może trochę czystszą jazdę, bo tam też parę kolizji było takich, których nie chcemy tutaj widzieć, no ale zobaczymy. Tymczasem dwa Ferrari, drugie, trzecie miejsce, świetne czasy Fiołka i Peniera, ależ tu, mówiąc kolokwialnie, odpalił nam się Fiołek przed Penierem 1:10, świetny czas, dużo zaskoczeń na chwilę obecną w tabeli, przynajmniej tak jak patrzę, no wygląda to naprawdę dobrze, zapowiada to świetną, świetną walkę. Bez czasu jeszcze najlepsi teammate i najlepszy duet, czyli kierowcy Mercedesa, tym razem w evencie w Renault, Ozzy z Kamilem. Tak, no tutaj kto ogląda nasz split F2, nasze transmisje, na pewno zna tą dwójkę. No wywiady z nimi to jest coś pięknego, a tutaj kolejka do boksu tak naprawdę. Teraz jest ciekawa sytuacja, Fiołek musiał pojechać po trawie, żeby nie uderzyć swojego partnera z zespołu. Zobaczymy, bez czasu jeszcze Cookie Games, co ciekawe, który też tam na pewno powalczy o pierwsze miejsca, tak samo Ozzy czy Kamil tutaj. No widzimy Kamil na czwartym miejscu. Bardzo dobry czas tutaj kierowcy Renault. No zobaczymy, czy Kappa wygra. No, zobaczymy, no poprzednio strategicznie rozegrał to świetnie. Może w tym wyścigu też pochwali tutaj, zaskoczy nas jakąś strategią. No zobaczymy, na razie 9 miejsce w kwalifikacjach, to i tak nie jest źle, patrząc na to, jakie tutaj są różnice, bo to jest... Tam naprawdę jest ciasno. W jednej sekundzie mamy praktycznie 14 bolidów, to jest niesamowite. No nawet nie praktycznie, tylko dosłownie 14 bolidów, tutaj Pawcio traci mniej niż sekundy do Tomka F1. No naprawdę tutaj różnice minimalne, kierowcy stają na wysokości zadania, no i zapowiada nam to bardzo ciekawy wyścig wyrównany. Jeszcze 4 blidy muszą te okrążenia pomiarowe wykonać. 10 minut do końca, więc jeszcze spokojnie dużo czasu, żeby to się pozmieniało, żeby jeszcze poprawić swoje pozycje na starcie. Miłoszek 10, co ciekawe. Myślałem tutaj, że troszkę lepszy będzie ten czas. Aktualnie no, kierowcy, który prowadzi w tabeli F2. Też pokazuje to nam, kto tutaj potrafi się jak najlepiej przystosować do nowego toru. Jakby uznaliśmy, że będzie to ciekawym urozmaiceniem podać kierowcom tory dopiero chwilę przed wyścigiem, żeby tylko zgrali setupy i mogli jechać bez żadnego treningu. Tam tory były podane 30 minut około przed wyścigiem, tory na finał też tam około 20 minut przed wyścigiem. Tomek miał dobre pomiarowe, ale wjechał za szeroko w ostatnim zakręcie, więc niestety nie pobije swojego czasu, tam była szansa na to. Więc no zobaczymy, jak tutaj kierowcy sobie poradzą z tym wyzwaniem, bo na pewno nie jest to łatwe tak pojechać, szczególnie kwalifikacje na torze, na którym się tak naprawdę nie trenowało wcześniej. No ale czasy pokazują jednak i świadczą o klasie tych kierowców, są niesamowicie naprawdę na dobrym poziomie. Myślisz, że padnie ta granica 1:03? Mam wrażenie, że tutaj Cookie może się pokusić o to. W międzyczasie Oski Pokorek jeszcze nam skakuje na czwartą pozycję, spycha Peniera na piątą. No tam po prostu tysięczne dzielą tych kierowców, różnice są minimalne, no naprawdę zapowiada się ciekawie. No tak jak spatrzeć na straty, no to widzimy, no w sekundzie 14 bolidów, no nie widzi się tego często, nawet w innych ligach czy coś. Stawka naprawdę w tym evencie jest... naprawdę wyśmienita tutaj śmietanka tak naprawdę polskiej sceny F1 na PlayStation.
Fajnie, zobaczymy. 8 minut do końca. Kończy i może nie. 5 tysięcznych przed Tomkiem. Niesamowite. Co tutaj się dzieje? Naprawdę różnice minimalne tutaj. 15 bolidów, praktycznie wszyscy, wszystkie bolidy i Penier skakuje. Penier. Minimalnie zabrakło tutaj, żeby przełamać tą granicę, minuta 3 sekundy, no ale tutaj wydaje mi się, że jeszcze mają kierowcy 8 minut i ta bariera, złamanie tej bariery to jest tylko kwestia czasu. No, no jestem w szoku, patrzę naprawdę. Patrzę na te czasy i jako kierowca Splitu F1 popadam powoli w kompleksy. No naprawdę, to są czasy na niesamowitym poziomie. No, nadal bez czasu Ozzy na wyjazdowym dopiero. Tak są wielorepambi. No tutaj oni mogą jeszcze się pokusić o tutaj wysokie lokaty, o top 10 na pewno. Też jestem ciekaw strategii na ten wyścig. Tutaj widzimy Emulek chyba z problemami, jeśli się nie mylę, albo Łukasz Jaronik, nie jestem pewien. Chyba to był Emulek tam z problemami, to był bardzo Emulek, szeroko tak. Wyjechał w pod koniec drugiego sektora. To jestem ciekaw, co tutaj jeszcze zdziała Ozzy, bo na pewno też potrafi to tempo utrzymać na wysokim poziomie i pokazać dobrą jazdę. No drugie miejsce w naszym splicie, dwa na razie w klasyfikacji generalnej. Przez większość splitu prowadził dopiero niedawno Miłosz, go tam zdetronował z pozycji lidera. No i zobaczymy, co nas pokaże, co zaprezentuje tutaj. No Miłoszek na razie trochę poniżej oczekiwań, myślałem, że tutaj lepiej się pokaże, no i tak dziewiąte miejsce w takiej stawce. Chyba może to uznać jako niezły wynik, szczególnie że do Lukasa, który tam się regularnie bije o podia w F1, traci mniej niż jedną dziesiątą. No tak, to jest dobry wynik i rzeczywiście tutaj jeden malutki błąd na tym torze w zakręcie, gdzieś najechanie na tarkę może spowodować tak naprawdę, że spadniemy, nie wiem, o 10 pozycji powiedzmy. No zobaczymy. Tak, no te różnice są naprawdę minimalne. Tutaj jeden gdzieś tam błąd w tym zakręcie, gdzieś tam jedno złe wyjście już to kosztuje parę pozycji. Kończy Ozzy pomiarowe okrążenie, 16 dopiero. No niby 16, a to jest mniej niż sekunda straty do pierwszego miejsca, więc no tak. Niby słabe miejsce, a czas jest niezły. No pewnie we F2 by mu to dało gdzieś tam pierwszy rząd albo drugi. Więc no zobaczymy, no. Chyba częściej trzeba robić same finały eventów od razu, brać tych, którzy są tutaj po prostu i organizować coś takiego, niesamowicie się to ogląda. No jeszcze wielory Bambi i kombinator, bez czasu. 5 minut do końca zostało. Takie emocje mamy, a jeszcze się wyścig nie zaczął, więc... No jestem ciekaw, co będzie na wyścigu, dokładnie. Jak tam się podpalają z takim tempem chłopaki, no to... Wow. A czym jeszcze? Dwóch kierowców, co ciekawe, bez czasu. Wielorepambi tutaj unieważniono okrążenie, więc zobaczymy, ciekawe, bo jedzie na R-sie cały czas. Mimo że nie. Ależ Spino z jego i rozbity, uszkodzony Renault na wjeździe do boksu. Postawiło bokiem w przedostatnim zakręcie żółty bolid. No i musi zjechać do boksu, jeszcze powinien zdążyć wyjechać, ale błąd straszny. No zobaczymy, na 4 minuty tor krótki, więc raczej na spokojnie wyjedzie, ale mogło się to źle skończyć dla niego. Zobaczymy, co ciekawe, w międzyczasie Banaś wskoczył nam na drugą pozycję. Tutaj kierowcy McLarena, znaczy no teraz jeden kierowca Mercedesa, jeden kierowca McLarena, Tomek F1 i Maciej Banaś dali nam naprawdę ciekawy pojedynek w drugim półfinale, tam się zamieniali praktycznie co okrążenie. Teraz w innych teamach, no ale widzimy, że dalej są gdzieś tam blisko siebie. To jest różnica 500 tak naprawdę między nimi, więc... I Lukas nam wskakuje na 5 miejsce, wyprzedzając Fiołka. No naprawdę, to jest tak ciasno w tej czołówce. Tutaj od drugiego do tak naprawdę 5 do 6 miejsca mamy 5 bolidów w jednej dziesiątej tak naprawdę. No to jest... Niesamowite, jak mają podobne tempo tutaj. Jeżeli cała dziesiątka nam się zamyka w pół sekundy, to nie mamy o czym mówić. To świadczy tylko i wyłącznie o samych zawodnikach i świadczy bardzo dobrze.
Lepiej być chyba nie mogło. No tutaj krótki tor, więc te różnice czasu rzeczywiście są minimalne. Czego mieliśmy przykład na właśnie wczoraj w kwalifikacjach do Grand Prix Sakiru, gdzie tam też te różnice były minimalne. Udało się Oziemu poskładać wszystko z powrotem, w Renault naprawili co mieli naprawić, wyjeżdża na tor, tak jak sporo innych bolidów jeszcze szykuje się na to ostatnie szybkie okrążenie pomiarowe. No zobaczymy, tutaj Cookie Games na okrążeniu wyjazdowym na pewno będzie chciał atakować te pole position, ten pierwszy rząd. Zobaczymy, tutaj na pewno ten pozycja na starcie jest ważna, ten pierwszy zakręt jest dosyć ostry, wąski, tam często jest kontakt jakiś. Tam jest dosyć długi dojazd do niego, więc no zobaczymy jak to kierowcy rozegrają tam w tym pierwszym zakręcie. Często nawet w formule prawdziwej widzimy właśnie kierowców dużo jadących szeroko, bo tam jakiś kontakt albo obrót któregoś z zawodników. No mam nadzieję, że będzie czysto, że nie będzie wypadków, chociaż w półfinałach po jednym samochodzie bezpieczeństwa mieliśmy. No w jednym był to jeden safety car, a w drugim był to wirtualny. Wirtualny, dokładnie, dokładnie, jeden wirtualny, jeden safety car. No i tam właśnie Cookie dużo stracił, obracając się, prowadząc wtedy wyścig. Tutaj w sobie już na te błędy nie może... Już. Na te błędy nie może niestety pozwolić się niestety, no właśnie, no dokładnie. Zobaczymy, nie dokończyłem zdania, a już. No jest w dobrej pozycji, tak trzecie miejsce to nie jest złe, ale na pewno liczy tutaj na wygraną, a my przypominamy ostro walcą kierowcy. Znaczy no już większość, znaczy już o awans do finału nie walczą, tutaj przypominamy, że każdy gracz tutaj, ta dwudziestka, która awansowała do finału, dostanie po nagrodzie małej związanej z naszą ligą, natomiast pierwsza trójka będzie miała do wyboru z trzech nagród. Pierwsze miejsce wybiera sobie jedną nagrodę z tych trzech, drugie miejsce jedną z dwóch pozostałych, a trzecie miejsce dostaje tą trzecią nagrodę, która zostanie. Przypominam, że do wygrania właśnie w tej puli znajduje się między innymi fotel z beczki okraszony nickiem gracza, który wybierze tą nagrodę. Bardzo ciekawa nagroda, sądzę, że tutaj no chyba nie będzie okazji gdzieś w innej evencie wygrać coś podobnego albo w ogóle gdziekolwiek, więc na pewno będzie to mocno unikatowe, szczególnie z wygrawerowanym swoim nickiem. Druga nagroda to są słuchawki Ferrari. Też bardzo ciekawa, jeśli ktoś lubi takie rzeczy albo nie ma dobrych słuchawek, to na pewno mu się to przyda. A trzecia nagroda to jest PlayStation Plus na miesiąc, na rok, przepraszam, albo doładowanie do konta PlayStation Network. Na pewno coś też przydatnego, każdy z tego korzysta. Muszę wejść zdanie, Tespenier 102697. Obłęd i knockout w tym momencie. No jestem w szoku, co się teraz stało, bo no minuta... No to jest coś niesamowitego, no naprawdę. Zabrało ci głos, tak. Tak, jakby było równo. Ja rozumiem, 1-2-950, natomiast było równo, aż w końcu Penier postanowił, że koniec tego i pokazał innym, jak się jeździ po tym torze. No pół sekundy prawie różnicy nad drugim miejscem. No naprawdę pokazał, jak się jeździ. To jedziemy z Cookie minimalnie i Kamil wskazuje nam na drugie miejsce. Fenomenalne okrążenie kierowcy Renault. Ależ tu się będzie działo. Kończymy już te kwalifikacje. Dwie minuty końcowe tych okrążeń. Czy ktoś jeszcze jest w stanie? Kamil już zakończył. Maciek Panaś drugi. 1.03.034. 40 powiedzmy tysięcznych przed Kamilem, tak? No malutkie tutaj jeszcze Cookie zaraz też wjedzie na linię mety, może powalczyć tutaj o ten pierwszy rząd, zobaczymy, to będzie całkiem niezły czas, może być poniżej minuta 3 i będzie skakuje nam do pierwszego rzędu. Drugie miejsce dla kierowcy Haasa.
No naprawdę fenomenalne kwalifikacje tutaj wszystkich. Jeszcze Zezowski wjeżdża na metę, poprawia się tutaj o 1/10, może wskoczyć nad Miłoszka, nawet przeskoczył przed Oskiego i melduje się nam na siódmej, ósmej pozycji, przepraszam. No fenomenalne kwalifikacje tutaj, emocje już nam dopisują tutaj, no naprawdę. Ciężko powiedzieć, kto Proszę. tutaj jest faworytem, no. Różnice minimalne. Dwóch kierowców złamało barierę, minuta 3. I 15 mamy w jednej sekundzie. No powiedzmy, że 13, ale 15, to naginając mamy te zasady. Wow, to były świetne, świetne kwalifikacje. No penier, czyli osoba, kierowca, który prowadzi w stawce F1 Variabilis w klasyfikacji generalnej, wygrywa te kwalifikacje. Cookie Games drugi, trzeci Maciek Banaś. Przed nami dużo emocji i szybkich okrążeń. To zleci bardzo szybko chyba. No, jeśli będą utrzymają takie tempo, to na pewno to zleci bardzo szybko. No naprawdę, tam większość zamknęła się w sekundzie. Naprawdę fenomenalne kwalifikacje. Tutaj Penier trochę nam odjechał od reszty stawki. No ale to chyba nic nowego tutaj w F1 u nas w lidze pokazuje, że jest naprawdę piekielnie szybkim kierowcą. A my zaraz zaczynamy wyścig. Jeszcze kwestia tylko kilku ustawień, strategii. Kierowcy zaakceptują to i zaraz zobaczymy stawkę na starcie. Odpowiadając Divinium, nie znamy rekordu toru, ale no mam wrażenie, że mógł być pobity dzisiaj przez Peniera. Nie zdziwiłbym się. A naprawdę fenomenalne okrążenie tego kierowcy. No i zobaczymy, czy ktoś w wyścigu będzie próbował, będzie w stanie mu dorównać, no bo próbować to na pewno będzie każdy, ale czy ktoś będzie w stanie i będzie na siłach? No, zobaczymy, jak się poukłada pierwszy zakręt. Pierwsze dwa zakręty, powiedzmy, bo ten dohamowanie po drugiej strefie DRS też można tam wyprzedzać. No i mamy pięć czerwonych świateł. Zaczynamy event migołajkowy. Dobry Ziołek już z karą. falstart chyba musiał być. Tak. Tutaj widzimy i zobaczymy, czy tam mocno spadł chyba Miłoszek, z tego co widzę. Trochę słaby start, ale bez większych chyba dram w tym pierwszym zakręcie. Ozy 18, no widzimy teraz do tego zakrętu będzie mocno bardzo dohamowanie. Tutaj parę lotek już leci, bez większych kontaktów, ale skrzydła są gubione tutaj w dalszej części stawki. Z przodu chyba nic się nie zmieniło. Pierwsza szóstka tak samo, tutaj jedynie Mioszek spadł niżej. Zaraz Oj, teraz sprawdzimy. jeszcze Fiołek uszkodził na Miłoszku sobie skrzydło. Chciał zrobić switchback, szczęście przyspieszył i niestety uderzył w koło Miłoszka. Tym samym uszkodzone skrzydło w Ferrari. Wieloryb Ambi obrócony też tam w zakręcie numer 4, jeśli się nie mylę, bo ten lekki king w lewo na prostej się też liczy jako zakręt według oficjalnego numerowania. No i zobaczymy tutaj. Cookie Games na razie bardzo blisko Peniera. Na razie pokazuje, że może powalczyć tutaj, spróbować. Banaś trochę od nich odstaje. Widzimy, że to już jest 80. Na pewno tutaj czuje oddech Kamila za sobą. No i zobaczymy, czy będą teraz jakieś ataki. Oski Pokorek już tutaj próbuje się wciskać przed Zezowskiego, ale no za daleko był. Zezowski bardzo ładnie objechał po Lukas zewnętrznej, spada zostawił miejsca. rozbity. Obrócony bolid McLarena. Ale tam chyba Uszkodzone przednie skrzydło. wydaje mi się, że sam się obrócił. Nie wydaje mi się, żeby tam był jakiś kontakt. Przynajmniej nie widziałem nic, więc no błąd kierowcy McLarena, tak mi się wydaje naprawdę. Zobaczymy, no Fiołek tam tragedia, bo nie dość, że do boksu musiał zjechać po wymianę skrzydła, to jeszcze drive-thru. No nie skończy się to. Nie Tak, w zaczął się sumie dobrze wyścig dla kierowcy Ferrari. No i tych mamy uszkodzeń było potwierdzenie więcej. rekordu toru przez Divinium. Minuta 5 sekund i 60 to najszybsze kółko wyścigu. No, czyli pewnie kwalifikacje tam minuta 3 też rzeczywiście, no to sądzę, że rekord toru został pobity przez kierowców naszego eventu.
Też mi się tak wydaje. No i co, 5 kierowców z tego co widziałem już po boksach, po uszkodzonych skrzydłach, no i będą walczyć dalej, o ile się ta sytuacja tutaj nie zmieni, będzie im ciężko. W boksie teraz jeszcze i Fiołek na odbyciu kary drive-thru i Lukas po nowe skrzydło w McLarenie. A Cookie Games bardzo blisko Peniera, cały czas to są 2/30. Tak, no tutaj zaraz dojdzie DRS do tego i zobaczymy, może się tutaj pokosiło jakieś manewry wyprzedzania. Tutaj 3 strefy DRS, więc na pewno jest gdzie wyprzedzać. Byle żeby to nie wyglądało podobnie jak wyprzedzanie Albona. Wyprzedzanie Hamiltona przez Albona. No, może będzie próbował. Tak jak Verstappen z Leclerciem w tamtym zakręcie, zobaczymy. No tam też lekki kontakt był, więc tego nie chcemy, no ale... No bardzo, bardzo blisko. Na pewno ten zakręt numer 3 jest najlepszym zakrętem chyba tutaj do wyprzedzania. Bardzo mocna strefa do hamowania, tutaj praktycznie pełen nawrót przez ten lekki zakręt wcześniej w lewo. Ten nawrót jest bardzo ciasny, bardzo mocny i bardzo wolny też, ale przez to, że dohamowanie jest pod górę, można zahamować trochę później niż się wydaje, tak samo jak w USA w pierwszym zakręcie. Na razie te różnice rzeczywiście, no przynajmniej jakby te top stawki, powiedzmy, że niewielkie, no bo 12 kombinator traci 8 sekund do lidera. No tutaj jedynie Kamil lekko z problemami, już trochę pierwsza trójka mu odjechała, widzimy, że Tomek już tuż za nim, więc może niedługo się pokusi jakiś atak, tutaj Kamil też nie ma DRS-u, więc na pewno jest wystawiony na te ataki. Zersem nieźle stoi mimo wszystko, no zobaczymy, może tutaj Tomek się pokusi jakiś atak do zakrętu numer 3, ale chyba jeszcze za daleko. No i bez żadnych kar na chwilę obecną, jedno drive-thru dla odbyte przez Fiołka, oprócz tego dosyć spokojnie, to też świadczy o klasie kierowców, Klubas wyprzedza teraz Miłoszka. Co ciekawe, Lukas i Fiołek założyli medy, to są wieloryb Ambi, więc wydaje mi się, że nie dojadą na tych medach do końca, więc ciekawa decyzja, bo będą musieli czekać jeszcze raz. Uszkodzony Klubas! Uszkodzony teraz Klubas, opóźnił dohamowanie i niestety, ale... uderzył w Miłoszka, ile dobrze widziałem. Jest całe przednie skrzydło, więc może minimalne. A przepraszam, to nie był Klubas, tylko Emulek. Przepraszam, to Emulek. Lewa strona skrzydła uszkodzona. Akurat po prostu jak zmieniałem, to mi się przełączyło, tak, źle powiedziałem. Mój błąd. Widać, jest. Tak. Nie ma lewej lotki. Jedziemy Tomek coraz bliżej Kamila, ale cały czas nie szykuje ataku. Może no teraz dobre wyjście. I tutaj oprócz 3 sekundy Sony kary. Ktoś był, wieloryb Ambi w pierwszym i wieloryb Ambi dostał dyskwalifikację za zatrzymanie się w pierwszym zakręcie. Teraz Tomek wyprzedza Kamila do zakrętu numer 3. Lekki lock-up, ale czyste wyprzedzanie i melduje się nam na czwartej pozycji. No i zobaczymy, czy będzie w stanie dogonić Macieja Banasia, z którym tak walczył w półfinale. Ale w jakiej sytuacji teraz jest tutaj rzeczywiście lider, który zdobył świetne pole position w kwalifikacjach, no ta kara może pogrzebać mu jakąkolwiek szansę na podium, jeżeli te różnice będą tak małe. Tak, no to na pewno tutaj Kuki widzimy, że trzyma się cały czas blisko, to samo Banaś za nim, więc no zobaczymy, ta trójka tutaj na pewno powalczy o wygraną, bo jest o co walczyć, no. Tutaj na pewno. No Tomek może też jeszcze dojechać do tego, bo na razie jest na granicy tych jakby 3 sekund do Peniera, więc no duży błąd ze strony kierowcy Ferrari. Maciek Banaś, 3 sekundy kary w tej chwili. No to może być ciekawe, tutaj Kuki będzie musiał uważać na te kary, jeśli mu się uda dojechać tutaj bez kar, no to może się pokusić o wygraną. No jeszcze 2 okrążenia temu mówiłem, że nikt nie ma kar i bardzo dobrze to wygląda. No niestety, limity toru są niewybaczalne, szczególnie w tej krętej sekcji. Najechanie na tarkę tam jest troszkę przesadzone przez grę. No też pierwszy zakręt, bardzo łatwo dostać tam
Ogólnie Austria jest chyba jednym z torem, gdzie tak najłatwiej dostać te ostrzeżenia. Tutaj bardzo dużo jest takich szybkich zakrętów, gdzie łatwo wyjechać tam właśnie za szeroko, czy ten zakręt, który teraz przejeżdżają, tą taką bardzo szybką szykanę lewo-prawo, tam też łatwo najechać na tą tarkę. W tych dwóch ostatnich zakrętach też łatwo wyjechać za szeroko, szczególnie w tym na metę, jakby próbują wyjechać jak najszybciej, żeby mieć jak najwięcej prędkości na tej prostej startowej. Tak samo w pierwszym zakręcie, on też ma taki lekki, na wyjściu jest taki lekki skręt w lewo, tam ta tarka po zewnętrznej jest tak trochę wcięta jakby na tor i przez to też tam ciężko dobrze wjechać, żeby nie dostać unieważnienia. Co ciekawe, się robi ciemno nad torem, nie wiem czy tylko u mnie się mgła taka zaczyna robić. No tutaj... No jakby popadało, oj to by się działo jakby tutaj popadało może nam pogoda spadać zaraz jakieś figle. Nie mamy informacji od kierowcy, nie dostaliśmy jaka pogoda ma być na wyścig. Ale u mnie się no robi może ciemno. Może stąd te opony pośrednie u Lukasa, może już dostali jakieś informacje. Może no nie wiem, ale u mnie również. I tutaj... Ale problemy bardzo tam w Kasie były. Wyglądało ale to niebezpiecznie. No pokazał nam tutaj jak się driftuje bolidem F1. No ale bardzo ładnie, to trzeba oddać, wyratowany tutaj ten uślizg. Bardzo szybka strasznie kontra. Ciemno. Tak, zaraz no tutaj się robi, no. Naprawdę zaraz tutaj wygląda jakby zaraz miało popadać, no. Tomek zjeżdża do boksu, co ciekawe, na medy. Bardzo szybki zjazd, ciekawe czy tam skrzydło było wymieniane, czy... Może właśnie ma tą informację o pogodzie. No nie wiem. I to jest kwestia jakiegoś podcięcia. Zobaczymy. No pytanie, czy na dwa pit stopy będzie chciał jechać? Jeśli ma być sucho cały czas? No ciekawa strategia. Zobaczymy, no na pewno te... Jeśli by miał zaraz popadać, to na pewno te medy by były w jakiś sposób do wytłumaczenia. No i ciekawe też jakie sety były pobrane tutaj, jeśli ma padać zaraz, bo może na przykład paru kierowców zwiększyło się na zwiększenie docisku, żeby na deszczu mieć lepsze tempo. Zobaczymy. A wygląda to naprawdę ciekawie i robi się coraz ciemniej nad torem. No szkoda, że nie mamy żadnej informacji radaru pogodowego. No ale tutaj... Co, przejeżdżamy tą prostą start meta, tutaj coraz ciemniej jest, coraz ciemniejsze te chmury się pokazują nad torem nam, tam mgła też lekka się robi, no zobaczymy. No tak. Mieli szkołę życia kierowcy w pierwszym półfinale, gdzie pogoda przejściowa najpierw padało, później ten tor przesech, tam Kapakox, który teraz jedzie na 11 miejscu, strategicznie świetnie zagrał i no ugrał dużo pozycji, dużą przewagę. I zobaczymy, czy tutaj też ktoś się odważy pierwszy założyć opony pośrednie, kiedy te krople się pojawią. O bo ile wszystko się pojawią, wskazuje no na to, że będą. No zobaczymy, no. Tak naprawdę może tak zostać do końca. No zobaczymy, czy spadnie ten deszcz na pewno. Byłoby to ciekawe i trochę nam urozmaiciło ten wyścig. No widzimy, że na razie się nam zaczynają robić takie grupki. Tutaj pierwsza trójka jedzie razem w pociągu. Następnie Kamilowski, Pokorek, Zyzowki i Miłoszek. To jest drugi pociąg. Klubas osamotniony. Potem Kominator na dziewiątej pozycji z Viperem i Kapakoksem. I za nimi Ozzy walczący z Tomkiem F1. Takie nam się parę grupek zrobiło, jadących równym tempem. No i zobaczymy. W komentarzach Divinium pisze, że w tej odsłonie gry piękny zamęt może się zrobić, nawet deszcz może spać w tej odsłonie gry na jedno czy dwa kółka. No rzeczywiście, tak, to się zgadza. No. Była taka sytuacja na poprzednim evencie organizowanym przez Ligę WFL na Euro Trophy, gdzie zaczęło padać na Wielkiej Brytanii finale na dwa okrążenia przed końcem chyba. No to by było ciekawe, jak jeszcze na tych zużytych, nie wiem, mediumach, oponach pośrednich jeszcze zaczął padać na deszczu, no. Przy hardach, tak. Tam pamiętam, już nie pamiętam kto to był dokładnie, kto tam zjechał. Już nie jestem, nie
Nie powiem ci teraz dokładnie ktoś, ale ktoś właśnie jako jedyny zjechał tam na intery i wygrał temu dzięki temu wyścig, bo przewaga już na tych interach tam tak mocno zaczęła padać, że na tych slickach się nie dało nawiązać walki z tymi interami. Już nie pamiętam, kto to był Kamil w dokładnie. boksie. No i zobaczymy teraz. Też opony pośrednie, zobacz. No, w sumie jak przejechał tak dużo okrąży na tych softach, tutaj może no te opony pośrednie się pokusić na spokojnie do końca wyścigu. 11 okrążeń na softach zrobionych, no tutaj 24 okrążenia na medach na pewno jest do zrobienia. Zaczęło. Ale wiesz, co jest największym problemem, nie? Czy mi się wydaje, nie? Wyjechał za Ozil Kamil. A, no tutaj będzie ciekawie niedługo pewnie, tutaj jeśli ktoś ogląda F2 Split naszej ligi, to wie, o czym mówimy. Ja jeszcze kropel deszczu nie widzę. Nie, ale to tu walka jakieś... i bardzo blisko Kappa Cox z Viperem. To jakieś pyłki były czy coś, mi się wydawało w zakręcie numer 4. Na rzeczywiście tego deszczu jeszcze nie ma. Tak, no tutaj Kappa Cox i Ozzy są w bardzo dobrej sytuacji, oni mogą przedłużać ten stint i czekać na ten deszcz, jeśli ma się pojawić niedługo. A ci kierowcy na softach, no, muszą w końcu zjechać niedługo, bo te softy się niedługo skończą. Co ciekawe, Miłoszek no zjechał ciekawe, na hardy. Dokładnie tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć. No, ciekawa strategia, bo to 23 okrążenia do końca. Kombinator bardzo wysoko w ogóle na razie na 6 miejscu, no ale wynika to z tego, że jeszcze nie zjechał. Tutaj walka z Viperem. I Kappa Cox za nim też, więc zobaczymy, jak to się rozwinie. No i widzimy do Viper teraz po wewnętrznej do zakrętu numer 4, dosyć łatwe uprzedzanie i melduje się nam przed kierowcą Alfy Romeo. Po prostu niesamowite jest, jak ta trójka z przodu jedzie, no. Po prostu cały czas te 3-4 dziesiąte obok siebie nie wyprzedzają się, po prostu jadą za sobą cały czas równym tempem. No jest to niesamowite. Co ciekawe, Cookie Games ma 100% ERSA, a Penier tylko 20%. No tak, będzie mógł sobie pozwolić Cookie Games na pełen zestaw. Widział chyba, że Penier się świeci. I zaczął się chyba odpalać, bo widzi, że tutaj Penier już jest na wyczerpaniu z tym ERS-em, a on sobie oszczędza i cały czas ma go 90%, gdzie Penier już zaraz zacznie mrygać. Żółta flaga w pierwszym sektorze, coś tam chyba się działo z Tomkiem. Na pewno leży Kappa Cox niestety. Obrócony chyba tam przy próbie wyprzedzenia kombinatora, mi się wydaje, no szkoda tego kierowcy. Zapowiadało się na całkiem dobry wyścig z tą odwróconą strategią, no ale niestety tutaj widzimy urwane skrzydło, przegrzane opony, ten powrót nie będzie łatwy. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No tutaj jeszcze The Viper i Kombinator muszą zjechać, no i pierwsza trójka, no i zobaczymy, Penier zjechał, a Kuki z Banasiem zostali. Czyli próbują podcinać tutaj Peniera, Penier wcześniej zjechał pewnie, żeby uniknąć podcięcia właśnie. I zjechał na medy. No u niego to jest raczej dosyć do wytłumaczenia, 21 okrążeń, da się zrobić tutaj na spokojnie na tych medach. Ten tor słynie z tego, że opon za bardzo nie żre. Jak widać, 14 okrążeń na softach na spokojnie da się zrobić. Pojawiła się jeszcze raz żółta flaga w trzecim sektorze, ale nie wiem szczerze mówiąc, czym ona była spowodowana. Emulek, 3 sekundy kary teraz w tym momencie. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, gdzie wyjedzie Cookie Games i Maciej Banaś, czy wyjadą przed, czy za Penierem. Jak to będzie u nich wyglądać. Tutaj w boksie się raczej dosyć mało traci. No zobaczymy, ile straci też Penier jadąc za Viperem właśnie. No to na pewno może być na korzyść prowadzącej dwójki. Na pewno tutaj trochę spowolni kierowcy Ferrari Viper. Jest Maciek Banaś i Cookie w boksie. Kluba zapuścił sesję gry. To ciekawe, dlaczego? Czy problem z internetem, czy się rozwali? Nie, no chyba jest. Teraz spróbuję zaprosić jeszcze raz Klubasa, natomiast popatrzmy, gdzie będzie wyjechał. Będzie Penier przed nimi. No.
raczej na spokojnie i tutaj nawet za Tomkiem wyjadą. Tomek bardzo dużo zyskał na tym wcześniejszym pitstopie. No i ciekawe, wjeżdżany w to jeszcze Viper. No i teraz Viper może trochę przyblokować Cookiego i Banasia. Tomek może próbować tutaj odjechać sobie, zrobić lekką przewagę nad tą dwójką. No i zobaczymy, tutaj walkę o podium się nam włączył Tomek, więc na pewno będzie to ciekawsze niż trójka Penier, Cookie i Banaś, którzy mieli tak naprawdę pewne podium. A tu się włączył nam Tomek, który ładnie zagrał strategię. No zobaczymy, pewnie pod koniec będzie miał lekkie problemy z tymi oponami, jeśli dojedzie na nich do końca. A deszczu chyba nie będzie z tego, co widzę, bo zaczyna się przyjaśniać, przynajmniej u mnie to słońce zaczyna wychodzić, więc przelotne gdzieś tam zachmurzenie to było. Dawaj, niestety, Viper, 15 okrążeń niestety, zrobionych niestety tego deszczu nie będzie. No to nie ma z nami naszego ulubionego Jensona Batona naszej ligi, Paweł Per. Niestety nie mógł wystąpić w naszym evencie. On jest znany z tego, że potrafi przejechać dwa razy więcej okrążeń niż ktokolwiek by się spodziewał, że się da na tych oponach. No i zobaczymy, teraz walka mocna Cookiego z Tomkiem. Tomek bardzo ładna obrona do trzeciego zakrętu po wewnętrznej. Już tutaj bateria na wyczerpaniu, ale u Cookiego też aż tak dobrze nie jest. Teraz lekki lockup tam próbował na bardzo późnego ataku do czwartego zakrętu, niestety nieudany i zostaje na trzeciej pozycji. The Viper na dziewiątej pozycji wyjechał tuż przed Emulkiem, bardzo blisko i tam będzie też walka no tak naprawdę ósmą lokatę, bo ósmy jest klubas, który nie może dołączyć, coś się tam musiało stać technicznego, bo widzę, że też jest offline. No szkoda, bo na razie miał wysokie miejsce, ósme, dziewiąte, no to na pewno jest dobre i mógłby być z tego zadowolony. Gdzieś tam Oski, żółta flaga i mamy... Oski pokorek z Fiołkiem, musiała być kolizja. Z Fiołkiem, tak. W ogóle Ozzy zjechał na mety, co ciekawe, z tych hardów, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy tam jakieś uszkodzenia były w Renault, trudno powiedzieć, bo strategia jakby podpowiadała trochę dłuższy stint na tych oponach twardych. No rozjechała nam się ta stawka. Maciek Banaś teraz przed Tomkiem. No, widzimy, że Tomek już stracił pozycję na rzecz tej pierwszej trójki i wszystko wraca do normy. No i zobaczymy, czy Cookie Games tutaj dogoni Peniera, bo trochę stracił na tym późniejszym boksie. No zobaczymy. Tutaj widzimy, że robi fastest lapy na razie. Pytanie, czy wystarczy, żeby znaleźć się w strefie DRS. Z jednej strony będzie potrzebował tego DRS-u, z drugiej strony widzi dobrze, że Penier ma karę i może utrzymywać jakby się w tych bezpiecznych granicach 1,5 sekundy czy 1 sekundy. Penier jeszcze teraz dublował bolid Red Bulla. To gdzieś tam też pozwoli Cookiemu troszkę nadrobić pewnie, bo nie pomaga do końca zjechać, nie wiem, to jest chyba Łukasz Jaronik, tak jest. No zobaczymy, no duchy są, więc może się złapie na DRS-a z niego, co na pewno by mu trochę pomogło, trochę pociągnęło go. No a widzimy, że ta strata na razie rośnie i już prawie jest równa 2 sekundy. Tam jednego niku nie widać, ale to chyba Klubas z Alfa Tauri. Tak, to Klubas. Więc... No w DRS-ie złapał się Cookie, a przez właśnie Łukasza Jaronika, który na 18 pozycji traci jedno okrążenie. Klubas dołączył do lopy, może się uda, pojawił się nik, może uda się przejąć kontrolę nad bolidem. I już opuścił. No, czyli problemy jakieś techniczne. No zobaczymy. Teraz przez tego DRS-a ta trochę przewaga się zmniejszyła Peniera, no ale zobaczymy. Może tutaj powalczy
z nim, no ale na pewno będzie mu ciężko tutaj i dogonić Peniera, szczególnie, że ma mało już baterii. Gdzie Penier ma prawie 60%. No Cookie sytuacja Games się odwróciła już... teraz. Tak, no Cookie Games tutaj trochę poniżej, już tam 10% około, więc no zobaczymy. Jak to się rozwinie, trochę się zepsuł lifetiming, ale się pewnie odnowi po przejechaniu prostej start meta, dokładnie. No i widzimy, no Cookie powoli, powolutku zmniejsza tę przewagę do Peniera, no ale raczej... No on tak naprawdę ma za zadanie się w sumie otrzymać w tych 3 sekundach i nie dostać kary, no. Taka prawda, że tutaj raczej on sobie zdaje sprawę z tego, że Penier ma 3 sekundy kary, więc... Nie będzie pędził na siłę, nie będzie cisnął na siłę, jeśli wie, że może wygrać ten wyścig na spokojnie, dzięki karze Peniera. No trochę się wszystko uspokoiło i zaczyna nam się to klarować. Nie ukrywam, że jak na 21 okrążenie myślałem, że tej walki jeszcze trochę będzie, tak, a tymczasem jest dosyć spokojnie. Zapowiadały nam trochę ciekawszy i wyrównany wyścig. No, widzimy, że tutaj stawka się trochę nam rozjechała na razie. Jedynie blisko tutaj Lukas, który próbuje się po swoim błędzie przebijać przez resztę stawki. Tutaj widzimy, że to jeżdża już demulka na bardzo zużytych metach, 17 okrążeń, to jest dosyć sporo. Pytanie, czy dojedzie na nich? Raczej nie dojedzie na nich do końca, będzie musiał jeszcze raz odwiedzić aleję serwisową. No mało realne, żeby mu się to udało. A Cookie Games, sekunda, 1:10. O. I... Wszystko jeszcze możliwe. I tak jak mówiłem, Lukas na tym okrążeniu zjeżdża do boksu po wymianę opon. Najprawdopodobniej zostaną założone softy. Tak mi się wydaje, na tej raczej 12 okrążeń, na 14 softy dadzą radę, ale mogą być mety założone, tak jak widzimy, że są. No zobaczymy, Cookie złapał się w DRS-a za Penierem, jest w sekundzie. Odrobił tą stratę, więc no zobaczymy. Może no ale nie ma prądu, poprosić. Więc to tak będzie go pewnie gonił dosyć powoli. Nie wiem, czy to była kwestia na początku, może przeoszczędzenie trochę opon. No będzie mógł się zawsze tym Ersem Penier bronić. No i tu rzeczywiście zapowiada się jeszcze walka do końca o tą pierwszą pozycję. No jest o co walczyć, no trzeba pamiętać, że pierwsze miejsce sobie wybiera nagrody tak naprawdę, a trzecie miejsce dostaje to, co zostało, więc na pewno tutaj ta pozycja na podium, kto będzie... Ależ gdzie, problemy na wyjściu Cookie Gamesa. Uślizgnął się strasznie, boli Hasa teraz. Ale mimo to dobra prędkość, no i teraz Penier trochę traci, ale on sobie zbiera tej energii. Tam już 60% baterii, podczas gdy u Cookiego jest to 20%. Taka gra strategiczna trochę się tutaj wkradła teraz to wszystko. Tak, no na pewno, no Penier tutaj pewnie będzie próbował teraz używając tego prądu. Pytanie, czy ma informację, że Cookie ma tak mało prądu, nie jedzie za nim, więc nie widzi, czy się świeci z tyłu ta lampka wskazująca na to, że jest mniej niż 15% ersu. Może jest na nim z banasiem, no ale pytanie, czy ma taką informację, że rzeczywiście Cookie jest już na wyczerpaniu tego prądu, chociaż teraz zaczyna się go zbierać powoli i widzimy, że dobija do 30%. Więc no zobaczymy. Tutaj, oj, tutaj przestrzelone mocno to hamowanie przez Cookiego. Tutaj mało brakowało, aby urwał lotkę na bolidzie Ferrari. Widzę, że Oski po korektorze jest botem. Nie wiem dlaczego. Wyprzedzany teraz przez całą trójkę. To samo Pawcio 2, 4, 5. Okej, no jest. Trochę szkoda tutaj Fiołka i Lukasa. Tak naprawdę Fiołek na własne życzenie tą Caron Drive, który sobie zepsuł wyścig. Tak samo Lukas tym obrotem na początku w trzecim zakręcie. Na pewno byli tutaj. Mieli szansę na podium co najmniej. O ile nie na wygraną, no to niestety sobie pogrzebali trochę te szanse.
No i Maciek Banaś przed Cookie Gamesem. Tutaj widzimy, że ten ERS daje sporo i widzimy, że tutaj Cookie bez tego prądu nie za bardzo ma się czym bronić, chociaż teraz Banaś nie używa ERS-u na tej prostej i daje się uprzedzić. To ciekawe. No może żeby zrobić to teraz, chociaż tu lepsze wyjście Cookiego. Penny robi na pewno będzie... to na rękę, no. No to na pewno. Taka walka, no on na pewno będzie chciał odjechać na te 3 sekundy Cookiemu, co może być ciężkim, nawet bardzo ciężkim zadaniem. No. No i co ciekawe, w pierwszej trójce mamy tylko jedną osobę, która stała na podium w półfinale. Jest to Maciek Banaś na trzeciej pozycji, bo ani Cookie Games, ani Penier na podium w półfinałach nie byli. No tak, tam lekkie problemy były, ale... Kończyło się awansem i tak, a tutaj już w finale w takim pełnym wyścigu pokazali, na co ich stać. No i cały czas jadą tuż przy sobie, no. Jestem w szoku naprawdę, że potrafią przez cały wyścig na utrzymać tą różnicę cały czas między sobą. Po prostu jadą w sznurku grzecznie cały czas przez cały wyścig. Tomek, co ciekawe, zjechał na softy teraz. Znaczy, tak jak mówiłem, że nie dojecie pewnie na tych metrach, co wcześniej zjechał trochę na nie. No i zobaczymy, czy będzie mógł teraz pogonić trochę. Spadł mocno, tutaj wyprzedził go Miłoszek i Kamil. No i traci Fiołek Danik tak samo, Maniki Hopolak. No, Fiołek jest 19, więc za bardzo się nie liczy tutaj w czołówce. A to no nie, absolutnie. To piąte miejsce. No, piąte miejsce może jeszcze prawie powalczyć tutaj. Na tych softach 5 sekund raczej nie będzie problemem w stosunku do hardów albo zużytych medów. Zezowski i Miłoszek po 6 sekund kary, więc tu może wskoczyć Kamil dużo wyżej. No i zobaczymy. Ale nie wzrasta ta przewaga Peniera nad Cookiem, mimo tej walki, która gdzieś tam była wcześniej. Cookie sobie radzi, utrzymuje się poniżej sekundy. Odrobili już, jak widać. Tak. No i za mało to dla Paniera, żeby wygrać wyścig, jeżeli tak utrzymają się sprawy z karami. No, na razie wygrywa Cookie, który jako jedyny z czołówki nie ma kar. Tutaj widzieliśmy, że Zowski i Miłoszek mają po 6 sekund kar aż. Więc no tutaj Kamil może sporo zyskać na tym, szczególnie, że teraz wyprzedza Miłoszka. Żółta flaga. Oj, to było blisko. Tam Oski pokorek z Fiołkiem. No tutaj lekki kontakt był chyba między Kamilem i Miłoszkiem, no ale w końcu Kamilowi się udało i melduje się na 5. pozycji. Ale 14 okrążeń już przejechanych na tych oponach pośrednich. Mamy żółte flagi. Chyba Fiołek. Fiołek chyba. Tak. I mamy samochód bezpieczeństwa. O, i teraz się będzie działo dopiero. No to no. Będzie ciekawie. Zezowski w boksie bardzo przytomnie zrobił to. Zezowski ma 6 sekund kar. Miłoszek ma 6 sekund kar. No tutaj może jeszcze się namieszać. Tak samo Banaś czy Penier mają kary. Tutaj Kamil wydaje mi się, że może jeszcze powalczyć, jeśli się utrzyma na przykład. Ale no, zjechał do boksu. No tutaj więc czołówka zobaczymy, gdzie on raczej wyjedzie. Powinna zjechać, bo jeśli nie zjadą, to na tych medach będą sporo tracić. Szczególnie tych zużytych. Mają dużą przewagę, więc powinni zjechać, wydaje mi się. Przynajmniej ja bym tak zrobił na ich miejscu, no. Prawie cię nie słychać, mam taką informację, ale... Może teraz lepiej. Miejmy nadzieję. Mikrofon. No zobaczymy. Oj, to będzie naprawdę, będzie się działo jeszcze. Tak, no to myślałem, że już praktycznie mamy wszystko wyjaśnione. No i zobaczymy teraz, czy czołówka zjedzie do boksu. Penier zjeżdża. No i wszyscy jak jeden może za nim zjeżdżają. Tak, są wszyscy, ale... No. Zobaczymy, czy Miłoszek zjedzie. I no czyżby i pytanie, jak... Penier stracił... Strasznie dużo w boksie, tam nie wiem, czy on kar odbywał? Ale no zaraz zobaczymy, jak zniknie. Zaraz w sensie... zobaczymy, jak zniknie informacja o boksie.
Bo Kuki przeskoczył na pierwsze miejsce i Banaś tak samo. Tak. I Penier traci tam 3 sekundy do nich, więc najprawdopodobniej odbył karę w boksie. A to ciekawe, że Banaś nie, nie no. To ciekawe, nie, czemu... Kary co tam... są... kary są dalej 3 sekundy, więc nie wiem, ale czy to było co jakieś... tam się stało, że tak długo był? Chyba, że Fiołek był wcześniej i on czekał, wjechał tuż po Fiołku? No nie wiem, ale to stawia Kukiego teraz w idealnej sytuacji, nie ma kary, jest pierwszy. No i tutaj Tomek uzbiera może sobie energię i może się odjechać. A Miłoszek tak, został Tomek na może hardach. Nawyszać. No to jest odważna decyzja. No i Tomek, jeśli tutaj wyprzedzi Miłoszka, to ma szansę na podium, biorąc pod uwagę to, że nie ma kar, a Penier i Banaś mają po 3 sekundy kary. A tych okrążeń mało, no odskoczenie na 3 sekundy, szczególnie, że Tomek ma dobre tempo, co pokazał w półfinale. No i jeszcze Kamil też coś z tego 7 miejsca może ugrać bez tych kar. No tutaj kary na pewno Zezowski musi się poradzić, także... no. Bo inaczej no, to raczej to będzie łatwy, dużo tracił. Tak, to nie jest łatwy zawodnik do przeskoczenia i do objechania, a tym bardziej, że w dwójkę jadą na świeżych, miękkich oponach. No ta strategia Miłoszka dosyć ciekawa, odważna i no, mimo wszystko te twarde opony, jeszcze 15 okrążeń, które mają przejechane, to raczej nie jest coś, co uda mu się raczej utrzymać tą pozycję czwartą. No i zobaczmy, raczej że Sikar jeszcze jedzie jedno kółko. Więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zostało nam 6 okrążeń, z czego przynajmniej jeszcze jedno za safety carem, czyli najprawdopodobniej zostanie nam 5 okrążeń po zjeździe safety caru, czyli na 2 okrążeniach będzie tylko dostępny DRS, co na pewno utrudni wyprzedzanie. No i w nieciekawej sytuacji będzie też w tym momencie Ozzy, który nie zjechał do boksu, ma 13 okrążeń przejechanych na pośredniej mieszance i to już będą opony totalnie do wyrzucenia na koniec wyścigu. No tutaj raczej jak jechali 15 okrążeń na softach, to tutaj 19 na medach raczej nie będzie aż takim wielkim problemem, ale na pewno będą mocno zużyte i ciężko będzie tam znaleźć przyczepność, tak samo jak Miłoszkowi. No ciekawa strategia, na pewno mu to dało parę pozycji na restarcie, no ale zobaczymy, czy to będzie w stanie wykorzystać na tych hardach, jeśli nie będzie miał tej przyczepności. Możemy mieć podobną sytuację jak w prawdziwej formule, gdzie tam ta przyczepność, albo on na softach pokazywał, że no przewagę przyczepności te softy mają ogromne nad hardami. No tak, to już i o 18 kolizja będzie 5 i Kamil sekund. Kara! Oj, 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 pamiętajmy, że nie ma tutaj zgłoszeń dla sędziów, więc wyniki są uznawane na takie, jakie mamy na koniec. I czy to była wina Kamila, czy nie? No niestety, ale te 5 sekund się zdarzyło. I safety car jeszcze nie zjeżdża, czyli jeszcze jedno kółko robimy za nim. Ciekawe. No ciekawa sytuacja teraz jeszcze. Szkoda Kamila, bo rzeczywiście miał szansę. W ogóle te 5 sekund dostał za kolizję z bolidem, który jest zdublowany. Bo on dostał za kolizję z Pawcio, z tego co widziałem, to jest ciekawe. Tak, tak, oni gdzieś tam, no, utarli sobie nosa. Trudno powiedzieć, co się stało. Teraz Pawcio mocno zwalnia, wszystkich przepuszcza tutaj. Nie wiem, czy on się chciał oddublować. Tomek kara 5 sekund. No i jakby tutaj wiele to teraz wyjaśnia. No i tak naprawdę to krzyżuje plany. Kluba z Emulek, kolejne kary za ignorowanie żółtej flagi. Są jakieś problemy, podejrzewam, z wyprzedzaniem, o których mówiliśmy jakby na zasadzie poprzedniego wyścigu. Samochód bezpieczeństwa będzie zjeżdżał właśnie teraz, na tym okrążeniu. Podejrzewam, że tam doszło do takiej sytuacji. Tak, tak. Doszło do klasycznej sytuacji z błędami Codemasters, czyli jeden zawodnik przepuszcza i jakby przez to, że są żółte flagi, od razu kara nakłada, gra nakłada kary. Zobaczymy, no Miłoszek 9 sekund kar, Tomek 5 sekund, Penier 3, Banaś 3, no tutaj kary jeszcze dużo nam namieszają.
No ale tutaj raczej jeśli nic się nie wydarzy, to podium jest nam znane. Najprawdopodobniej będzie to Kuki, Banaś oraz Penier. No Ale zobaczymy. ruszyli już teraz 5 okrążeń do końca. Samochód bezpieczeństwa zjechał i Cookie Penier bardzo Games dobry dosyć dobrze, restart. już sekundę przewagi. Tak, no Penier tutaj tak. Kuki bardzo dobry restart też. Penier też bardzo blisko Banasia. Tutaj kierowca McLarena chyba lekko zaspał. Przez to stracił dużo. No zobaczymy. Tutaj Penier na pewno będzie chciał powalczyć o tą drugą lokatę. Stracił ją w boksach. Ma tyle samo kar co kierowca McLarena, więc na pewno będzie miał chrapkę na te drugie miejsce. To będzie bardzo blisko do samego końca, podejrzewam, między pierwszą trójką. Maciek Banaś też nie odpuści, natomiast no, jadąc tym TPM, szybko mu się ta bateria skończy. Zobaczymy tutaj Miłoszek. Na razie się utrzymuje na czwartej pozycji. Trzeba pamiętać, że ma 9 sekund kar, więc na pewno nie działa to na jego korzyść. No, zaraz za nim już jest Tomek, który podejrzewam, że prędzej czy później przyciśnie i będzie go chciał wyprzedzić. Ale widzimy, że Miłoszek już tyle RC wykorzystał, że nawet na tym okrążeniu już nie może, więc tutaj ledwo się Kamil trzyma. wyprzedza. Kamil wyprzedził Zezowskiego, Viper wyprzedził Zezowskiego. Tam błąd kierowcy Alfa Tauri pojechał szeroko. Zaraz za nim już Lukas. Emulek 3 sekundy kolejne do swojego wyniku. Zezowski. Kolejne 3 sekundy, sypią się te kary. Mamy I żółtą Emulek flagę. wyjechał w pierwszym zakręcie. No ciekawe, zobaczymy, mam nadzieję. Mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa. I kombinator 5 sekund kary z okolicy Zozim. Żeby tam trochę w słabym momencie dla Tomka z F1 wyjechał ten wirtualny samochód bezpieczeństwa. On tam już był praktycznie tuż obok Miłoszka, ale przez to, że wyskoczyły żółte flagi, nie mógł go wyprzedzić. Nie musiał oddać pozycję kierowcy Racing Point. No i znowu bardzo szybko naszły takie ciemne chmury nad tor. Byłoby bardzo, bardzo wesoło, jakby tu jeszcze na te 2 okrążenia ostatnie popadał jakiś deszcz, ale to chyba No, by nierealne. było. Wszystko jest możliwe w tej grze, naprawdę. Zobaczymy jeszcze, co to będzie. I Cookie Cookie Games Games 3 dostaje jeszcze sekundy. sekundy. No, pada deszcz, mi się wydaje. Pada, pada Pada deszcz. deszcz. Pada Pada deszcz. deszcz. Co się dzieje? Kar Wywołaliśmy. dostaje kary przejazdu przez aleję serwisową. Zaczyna nam padać deszcz na ostatnie 3 okrążenia. Kierowcy są na świeżych slickach, więc zobaczymy. No może dadzą radę utrzymać tutaj się na tym deszczu. No zobaczymy, jak mocno pada. Na razie ten deszcz jest lekki. Jak widzimy, nie pada zbyt mocno, no ale tutaj kierowcy na pewno będą mieć problemy. No i zobaczymy, kto to wykorzysta, kto się tutaj może obróci potencjalnie. Ja nikomu źle nie życzę, no ale jak wiemy, klątwa komentatora na razie się nie sprawdza tutaj, w tym evencie. No ale zobaczymy. Jak No, Penier z tym już. to różnie. O deszczu mówiliśmy i w końcu ten deszcz jest. Mówiliśmy o dobrych wynikach i strategii Kappa Koksy i tam 9 sekund kary i niestety 13. pozycja. No więc mimo wszystko trochę się spełnia to, co mówimy, ale może być naprawdę I ciekawie do samego Penier końca. leci, Penier obrócony. Penier spada na 5. pozycję. Tam błąd w przedostatnim zakręcie. Tam wydaje mi się, że kontaktu nie było, bo on jest trzeci. Był błąd ogromny kierowcy Ferrari. Traci podium na przedostatnim okrążeniu, tak naprawdę, gdzie miał już je praktycznie zapewnione. I nagrody traci, tak naprawdę. I na tym korzysta najbardziej Tomek F1, który skakuje nam na podium. No i zobaczymy, czy będzie w stanie to dowieść. Bo pamiętajmy, że jeszcze 2 okrążenia nam zostały na mokrym torze, gdzie kierowcy jadą na slickach, gdzie widzimy, że ta przyczepność naprawdę spada już diametralnie. No. Bardzo blisko. Kolejna żółta flaga, jakieś problemy znowu w trzecim zakręcie. Już zielona i tam były problemy o skipokorka chyba. Nie, ale to bot jedzie. Lukas się Lukas się wycofał z wycofał sesji. z sesji. Bardzo szkoda, uszkodzony. No No, mocno jakby nieudany chyba wyścig tego przehamował to. kierowcy, no, niestety. Niezbyt mu to tam wyszło. Zaczynamy ostatnie okrążenie na mokrym torze i na oponach.
przeznaczonych na suchy tor. No i widzimy, że to... Problemy Cookiego przy wyjściu, macie badać bardzo blisko. No i widzimy, że to nie jest... Ciężko jest wykorzystać, ciekawe, DRS jest cały czas włączony, więc jeszcze ten tor nie jest na tyle mokry, żeby go wyłączyć. No niby nie, ale Maciek Banaś już bardzo blisko. Tutaj bardzo na problemy blisko mamy. Stoi jeden z Williamsów. Na tym mokrym i Penier wskakuje przed Tomka, jednak udało się go wyprzedzić. Tomek gdzieś tam jakieś błędy. Widzimy, Zesowski spada bardzo mocno, tam obrócony najprawdopodobniej. I my już myśleliśmy, że jest stracone wszystko i Kuki wypada! Kuki wypada! Obrócony. Nie wiem, czy w kontakt był, czy coś. No tragedia, prowadził prawie cały wyścig. Tragedia tego kierowcy, no widzimy, tutaj w ogóle nie ma tego skrzydła na tym mokrym, to jest... Nie ma kompletnie kontroli nad tym, co się dzieje i Kuki wycofuje się z sesji, no rozbity tragedia do końca tego kierowcy. Co mamy żółte się flagi. Ostatnie okrążenie i traci prowadzenie. Tyle przegrać w jednym zakręcie. Nie wiem, czy tam był kontakt, czy to był błąd kierowcy. No naprawdę wielka szkoda. Na pewno tutaj Banasie się zapytamy, co tam się wydarzyło dokładnie. Tomek kończy nam na trzeciej pozycji tak naprawdę, najprawdopodobniej. Tak, Penier tutaj pierwsza, drugi. Trójka już się nie zmieni. Zobaczymy, tam już kierowcy klasycznie rozwijają się na prostej startowej o siebie. No i mamy teoretycznie podium. Banaś, Penier i Tomek. Już myślałem, że tu dla Peniera wszystko stracone. A się udało jeszcze na drugą pozycję nawet wskoczyć. No jestem w szoku. Jeśli niesamowita ta końcówka. Podium na... Fiołek zjechał na Intery, co ciekawe, jako jedyny. Na ostatnie Tomek z Maciejem musieliby dołączyć, bo oni już byli tutaj z nami. Mam nadzieję, że to zrobią. Jakbyś mógł tylko napisać szybko do nich. Tak. Już to robię. A pytanie, czy zaprosiłeś Peniera jeszcze? U Penier chyba z nami nie był. Jako jedyny z tych. Tak. Już właśnie go dodałem w tym momencie. Ależ końcówka tego wyścigu, niesamowite. Tego się nie widuje normalnie, te kwalifikacje, które różniły po prostu o sekundę, 15 bolidów, te... No, jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się wydarzyło. Fenomenalna końcówka, emocje do samego końca, zmiana lidera na ostatnim okrążeniu, gdzie lider rozbija się tak naprawdę na... W czwartym zakręcie ostatniego okrążenia, no szkoda wielka, Cookiego tutaj prowadził przez większość wyścigu, no ale niestety nie było mu dane tutaj skończyć na podium. Mamy powoli mamy tutaj już tak, mamy Macieja, mamy Peniera, jeszcze brakuje nam Tomka. Oj panowie, ale dostarczyliście nam emocji na tej końcówce, co tam się działo, może zacznę od Peniera, bo tam chyba najwięcej się działo w Ferrari. Kilka słów od ciebie, w szczególności o tych ostatnich paru okrążeniach. Co tam się wydarzyło? No, na safety carze mój teammate zjechał wcześniej i no moi mechanicy się nie spisali. No a później po prostu poleciałem na szybkim zakręcie w deszczu. Nie spodziewałem się tego. No nikt się tego nie spodziewał. Tak samo jak nikt się nie spodziewał, że Cookie Games, który no wjechał z wami te 30 parę okrążeń, nagle po prostu odpadnie. Świetny, świetny wyścig, dużo się tego oglądało i w tym wszystkim Maciej, który przebijał się gdzieś tam drugie, trzecie miejsce, przekroczył linię mety jako pierwszy, gratulujemy. No i co, może parę słów od ciebie w takim razie? No, dzięki za gratulacje. Kwalifikacje, jestem zadowolony, nie było źle, bez treningu, no to jest ciężko. No i tak, jechałem cały czas tam trzeci. Później ten safety car, to no, udało mi się wyjechać przed Penierem. Jeśli chodzi o tą sytuację z Cookiem, to było tak, że atakowałem go do tego prawego zakrętu. Wychodziliśmy tak, że moje przednie koła były na jego tylnich. No i on mi po prostu nie zostawił miejsca, tylko wyjechał pod samą tarkę i no i się obrócił. Okej, niestety jakby tutaj liczymy zawsze na czystą walkę, więc zgłoszeń poeventowych i tak nie będzie.
Tak jak mówiliśmy wcześniej, event nie będzie podlegał ocenie, więc uznajemy wyniki od razu takie jak są, więc wygraliście te nagrody i sobie już prywatnie będziemy tutaj tak, poza anteną czy tutaj ustalać. Teraz ustalamy? Czy tutaj teraz? No nie wiem. Możemy tutaj przy no nie okazji. Wiem. Możemy tutaj? No to... No okej, okay, to w takim razie tak. Damian, proszę, przedstaw no sytuację tak. Maciejowi, ale potrzebujemy jeszcze Tomka do tego. Tak, Tomek napisał, że za minutę wbije, bo tam ma problemy, więc zaraz też się pojawi. No on jako trzeci będzie wybierał, więc tak. Są do no. wyboru trzy nagrody dla podium. Jest PlayStation Plus na rok. Jest słuchawki Ferrari, tam są na grafice pokazane, jakie dokładnie. Oraz siedzisko z beczki z wygrawerowanym twoim nickiem, więc no przechodzimy najpierw do wygranego tego wyścigu, czyli Maciej Banaś. Co wybierasz? No bo te pierwsze miejsce kwalifikuje cię do tego, że masz pierwszy wybór z tych trzech, a reszta wybiera z tego, co zostaje. Czekaj, jeszcze mogę gdzieś sprawdzić, gdzie to jest, bo nie do końca usłyszałem i... No to tak, pierwszy wybór to jest... Mamy PS... A, no dobra, mów Damian. No dobra, to PlayStation Plus na rok, słuchawki Ferrari, albo siedzisko z beczki z wygrawerowanym twoim nickiem. No to może być to siedzisko w sumie. No dobra. To na pewno będzie fajna sprawa. To jest no to jest fotel, nazwijmy to po prostu fotel. Sprecyzujemy sobie i później ci pokażemy dokładnie, jak to wygląda. Tak, tam pewnie będziesz mógł sobie wybrać szatę graficzną i tak samo twój nick, albo co innego, co będziesz chciał, będzie wygrawerowane, więc na pewno unikatowa pamiątka. No to teraz przechodzimy do drugiego miejsca, czyli do Peniera. Ty masz do wyboru, no to właśnie dwie pozostałe nagrody, czyli plus na rok albo słuchawki Ferrari. No, PS Plusa już mam na długo, więc słuchawki wezmę. No i świetnie. PS Plus na długi rok zostanie dla Tomka. Mam nadzieję, że też się przyda. To jednak zawsze jest zaoszczędzone parę złotych. Tomek dołączył też w międzyczasie. To jeszcze szybko tylko przepytamy może, bo to jest zaskakujące trzecie miejsce po tym, co się działo na torze, po tych kwalifikacjach, które dzieliły w sekundzie, było 15 bolidów, no i deszcz w wyścigu. Jak to wyglądało z twojej strony, jak ty to oceniasz? No tak, na pewno kwalifikacje, no pierwsze kółko było bardzo dobre, na drugim kółku się poprawiałem 60 tysięcznych, ale no było widać, że spaliłem to kółko na ostatnim zakręcie, a szkoda. No i trzecie kółko to totalnie popsułem, tam 30 straty przez 3 zakręt to. Także pierwsze kółko było najlepsze, no startowałem z 5 miejsca. Na starcie miałem jakieś drobne problemy z internetem, z tego co widziałem, bo rzucało mi innych kierowców. Też przerywało właśnie chłopaków na imprezie, ale no dało się temu szybko zapobiec, na szczęście. No i co do wyścigu, no to Lukas poleciał na T3. No udało mi się wyprzedzić Kamila i na tym czwartym miejscu jechać aż do pit stopu na 8 okrążeniu i pomyślałem sobie, że już miałem w innej lidze raz taką nieprzyjemną sytuację, że na ostatnim okrążeniu pękła opona na stincie na medach. No i pomyślałem sobie, że tym razem zaryzykuję i postaram się pojechać na dwa pit stopy, no i zjechałem na tym 8 okrążeniu po medy. Później jeszcze na softy zjechałem na 26. Wyjechał właśnie safety car, który bardzo pomógł, bo nie powiem, że nie pomógł. No i tam na safety carze w trzecim zakręcie Miłoszek bardzo ostro przyhamował. Ja musiałem jeszcze mocniej przyhamować, żeby w niego nie uderzyć, ale niestety mnie Zyzowski uderzył, za co dostałem 5 sekund. A on sobie uszkodził skrzydło, ale karę nie dostał. No i później udało mi się wyprzedzić Miłoszka, który jechał na hardach. Widziałem, że obrócił się Penier. No i chyba to... Tak, na ostatnim okrążeniu do T3 Miłoszek zrobił chorego dive bomba. Rozwalił mi prawą lotkę. No i myślałem, że to już jest... Po prostu jestem bez szans na podium. Później
starałem się jeszcze wrócić do walki, ale usłyszałem, że poleciał Kuki. No i jechał za mną Viper, który miał sekundę więcej kar i wiedziałem po prostu, że muszę dojechać do mety bez żadnego błędu i się udało na tej trzecim miejscu. No świetnie, no bardzo dobra jazda, tempo rewelacyjne. My byliśmy pod wrażeniem was wszystkich, jeśli chodzi o tempo w kwalifikacjach, to co tam się działo, to po prostu wow, te różnice minimalne, no świetna sprawa, sam wyścig też bardzo przyjemny, dużo się działo tutaj, szczególnie ta niespodziewana końcówka. Mam nadzieję, że z nagród każdy będzie się cieszył, oprócz tego, tak jak obiecywaliśmy, każdy z kierowców, który dostał się i jechał w finale, będzie też nagrodzony, więc będziemy się odzywać w sprawie adresów do wysyłki gadżetów Variabilis Formula League i każdy po takim zestawie, między innymi z kubeczkiem, z bolidem Formuły 1 i z naszym logo dostanie. No i co, ode mnie chyba tyle. Powoli kończymy. Za godzinkę zaczynamy Grand Prix Sakiru, na które też bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do oglądania. W końcu Russell ma szansę na punkty. Tak, dokładnie. I tak samo zapraszamy w najbliższy wtorek oraz środę na Grand Prix Rosji w naszej lidze. W wtorek Split F2 o godzinie 20, a w środę Split F1 o godzinie 19.45. I to chyba na dzisiaj tyle. Emocji na pewno było i to sporo, i w obu półfinałach, i w finale na koniec. Czy masz jeszcze, Mateusz, coś do dodania, czy... Absolutnie, chyba już zamknęliśmy klamrą wszystko, więc możemy się pożegnać, chwilę odpocząć, a później pooglądać prawdziwą Formułę 1. No to do usłyszenia następnym razem i... Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.